Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Tajemnice Bezpieki w Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kurtyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Witam wszystkich tych tutaj skupionych w sali przystanku Historia, a także wszystkich tych, którzy w chwili obecnej nas oglądają przed swoimi komputerami, tabletami, dzięki temu, że IPN zapewni nam stream, oraz tych, którzy w przyszłości będą nas oglądać. Proszę Państwa, moim i Państwa gośćmi są od lewej profesor Sławomir Cęckiewicz. Brawa dla pana profesora. Po prawej stronie redaktor Michał Rachoń. Nie wiem, która jaśniejsza gwiazda jest. Brawa dla pana redaktora Rachonia. Moje nazwisko Piotr Wojciechowski. Dzisiejszym... Brawa dla niego. O, już tak... Postaram się być w cieniu skromnym tutaj naszych gości. Tematem naszego spotkania jest zbrodnia katyńska w świetle współczesnych relacji polsko-rosyjskich. Temat ważny, ważki dla nas jako Polaków, narodu, ale także dla naszych najbliższych sąsiadów, sprawców tej zbrodni i całego otoczenia międzynarodowego. Proszę Państwa, ja wiem, że to są osoby absolutnie znane publicznie, ale pozwolicie Państwo, że jednak troszeczkę przybliżę postać jednego i drugiego naszego gościa, bohatera naszego spotkania, którzy będą brać udział w tej jakże o wysokiej temperaturze, jak myślę, debacie. Zacznę może od pana Michała Rachonia. Bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o tobie z Wikipedii przede wszystkim. Byłem zadziwiony tymi informacjami, ale generalnie lat 45, dziennikarz śledczy, publicysta, pomysłodawca i prowadzący kultowy już program Jedziemy w TVP Info, obecnie emitowany w TVR, tak, czyli Telewizji Republice, tak? Pod nazwą Michał Rachoniedzie. Dokładnie. O, no to widzę, ładna parafraza. Radiowiec i stały felietonista tygodnika Gazeta Polska. Zapalony koszykarz. Dowiedziałem się, że masz 2 metry wzrostu. Wydawało mi się, że jesteś wyższy. Potwierdzam. No, proszę bardzo. I że jak grasz na pozycjach, to silny, skrzydłowy, środkowy. Nie znam, co to oznacza, bo ja akurat wywodzę się z sportu walki, no ale rozumiem, że to są jakieś istotne elementy. Na boisku koszykarskim na tej pozycji najbliżej jest do sportów walki. Tak? No tak, bo to w sumie dosyć ostry sport, łącznie z piłką nożną. To, co proszę Państwa jest bardzo ważne w biografii, moim zdaniem, Michała Rachonia, to, co zostało zresztą odnotowane w jego haśle Wikipedii, rok 2016 i Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za przeprowadzenie w grudniu 2014 roku relacji na żywo ze złożenia zeznań przed sądem przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. To rzeczywiście jest może bardzo patetyczne w tym uzasadnieniu, ale rzeczywiście obroniłeś honor polskiego dziennikarstwa, bo jak pamiętam, byłeś jedynym, który zmierzył się w tamtą sytuacją i bojkotem wszystkich mainstreamowych stacji telewizyjnych, radiowych podczas tego przesłuchania. To ja bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale zawsze przy tej okazji, ja jestem oczywiście bardzo dumny z tej nagrody, ale to była nagroda, którą otrzymał wówczas cały zespół Telewizji Republika tak naprawdę, bo ja tam faktycznie byłem, ale byłem tylko reprezentantem naszej stacji i to, że fizycznie ja znalazłem się tam z telefonem, było no, efektem pracy bardzo wielu osób i to, że mogliśmy to wtedy pokazać, no, było też no, po prostu efektem. Zresztą rzeczy bardzo ważnej do dzisiaj, bo ja chciałem podkreślić to. Ci ludzie, którzy stworzyli Telewizję Republika w roku 2013, którzy tworzą ją do dziś, to są ludzie, którzy w mojej ocenie no, uratowali tak naprawdę możliwość. No, my nie bez powodu mówimy o sobie, że jesteśmy domem wolnego słowa i ci ludzie, którzy tę stację stworzyli, którzy ją do dziś prowadzą, którzy
którzy ją wymyślili, no w istocie, ja pamiętam po prostu, jak sam się dowiedziałem o tym, że ta stacja jest powoływana, wówczas po prostu wiedziałem, że to w rzeczywistości, której być może część z Państwa już nie pamięta, ale w rzeczywistości, w której po prostu nie było w Polsce konserwatywnych mediów, które choćby na temat afery marszałkowej w WSI, postkomunizmu jako takiego w ogóle próbowałyby mówić prawdę, a właśnie Telewizja Republika taką stacją jest. Znaczy, no to miłe, że oczywiście wspominasz te ekipy, ale to jednak jednostki tworzą historię, a masy za nimi podążają. Także tutaj naprawdę szapoba za twoją postawę. I można tylko powiedzieć, żebyś się stał dalej wzorcem takim serw spod Paryża dla dziennikarstwa i młodszego pokolenia. Nieprzypadkowo jest to, że wymienię, że pan Michał Rachoń razem ze Sławomir Zenckiewiczem są współautorami serialu Reset i dlatego właściwie zostali tutaj zaproszeni, bo chyba mają jedną najbardziej głębszych i takich zanalizowanych obrazów sprawy katyńskiej na tle tych trudnych relacji polsko-rosyjskiej, w szczególności na przełomie 2010 i potem 2014. No obecnie Michał Rachoń jest dyrektorem programowym Telewizji Republika, czyli wrócił tam, skąd wyszedł de facto. To prawda. Dobrze, no o Sławku to trudno mówić, poza tym, że już 53 lata kończy w tym roku. Historyk czasów najnowszych, doktor habilitowany nauk humanistycznych, publicysta. W latach 2016-2023 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, sam z własnej woli złożył rezygnację w grudniu ubiegłego roku. W latach 2006-2021 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, obecnie doradca prezesa pana doktora Karola Nawrockiego. I to chyba, co ciebie bardzo ukonstytuowało chyba politycznie, do tego, że jesteś kibicem Legii Warszawa, to zaraz dojdziemy, były przewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI oraz były przewodniczący Komisji Państwowej do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022, autor ponad 200 publikacji naukowych, popularno-naukowych, źródłowych oraz szeregu książek historycznych, ostatnia trylogia agentów Transformacja Historia, wydana nakładem wydawnictwa LTW. To jest bardzo osobista książka, szczególnie ostatnia, jeżeli chodzi o rozdział chyba hasła, tak, alfabet Cenckiewicza. Myślę, że jeżeli z Państwa ktoś chce dowiedzieć się i pogrzebać w duszy Sławka, to myślę, że na pewno należy zajrzeć do lektury tej ostatniej książki Historia i tej właśnie części dotyczącej alfabetu autora tej trylogii. Proszę Państwa, przypomnę o pewnym porządku naszego spotkania. Po takim intro, które w miarę będzie krótkie z mojej strony, przejdziemy do dyskusji, do istoty naszego spotkania. Potem oczywiście, zgodnie z tradycją, oddamy Państwu na 10-20 minut głos dla zadawania pytań i jest cały czas moja gorąca prośba, żeby zadawać pytania gościom w przedmiocie dzisiejszego spotkania, nie wygłaszać oświadczeń i z imienia, nazwiska przedstawiać się. Dobrze? Także umówmy się, że ta reguła będzie przestrzegana. Dobrze, proszę Państwa, króciutko o zbrodni katyńskiej. Ja wiem, że w większości prawdopodobnie tutaj siedzących na sali jest spora wiedza, reprezentuje Państwo sporą wiedzę na temat tej zbrodni, ale ponieważ wiemy o tym, że będą nas oglądali i młodsi w przyszłości, może jacyś studenci, młodzież licealna, to tak pokrótce pozwolę sobie na kilkunastu slajdach przypomnieć Państwu podstawowe dane. Terminem zbrodnia katyńska określamy wymordowanie wiosną 40 roku przez NKWD prawie 22 tysięcy osób, polskich jeńców wojennych, w takich miejscach kaźni jak Katyń, Charków, Twer czy Kalinin, a także więźniów i cywilnych, i wojskowych, którzy byli rozsiani po różnych miejscach sowieckiego obszaru, głównie zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, na podstawie decyzji tak zwanej Politbiura, czy Biura Politycznego Wszechwiązkowej Komunistycznej, czy Partii Bolszewików z 5 kwietnia 1940 roku. 5 marca 1940 roku. Ten dokument opatrzony ściśle tajną klauzulą, sporządzony w Moskwie,
była to decyzja najwyższych władz, enumeratywnie wyliczał, czy też wskazywał do likwidacji fizycznej eksterminacji 14 700 jeńców wojennych, którzy byli zlokalizowani w trzech obozach specjalnych NKWD na terenie Sowietów oraz 11 000 więzionych obywateli Rzeczpospolitej na obszarze zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Generalnie do tej pory nie wiemy tak naprawdę, gdzie byli więzieni, a potem rozstrzelani czy też pochowani. Króciutkie wyjątki z tego dokumentu. Sprawy rozpatrzyć w trybie specjalnym, zastosowanie wobec nich najwyższego wymiaru kary, rozstrzelania. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawienia zarzutów, decyzji zakończenia śledztwa i akt oskarżenia. Dalej cytat z tego dokumentu znanego byłych oficerów Armii Polskiej: uznać jako zatwardziałych wrogów władzy radzieckiej, pełnych nienawiści do ustroju radzieckiego. A dokument, wniosek o wymordowanie polskiej elity podpisał oczywiście szef NKWD Beria. Podpisali się pod nim Stalin, Kaganowicz, Kalinin, Mikojan, Mołotow i Woroszyłow, czyli elita zbrodniarzy bolszewickich rządzących ówczesną Rosją sowiecką. Tutaj Państwo macie taką mapkę dostępną zresztą na portalu Katyń Instytutu Pamięci Narodowej. Rewelacyjne materiały edukacyjne można tam znaleźć i dla siebie, i dla dzieci. Rozsiane, jak Państwo widzicie, główne te miejsca kaźni obozów NKWD, a także miejsc traceń i prawdopodobnego pochówku. Zwrócę uwagę tylko na Chersoń jako jeden z domniemanych miejsc wymordowania tych pozostałych 7 tysięcy niepoliczonych i niezidentyfikowanych polskich obywateli, którzy zostali w ramach tej zbrodni straceni. Cherson jest teraz miejscem walk między Rosją a Ukrainą. I bardzo ważna rzecz, kwalifikacja prawna zbrodni katyńskiej obowiązująca. Kiedy 30 listopada 2004 roku pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej wszczynał śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej, w uzasadnieniu przyjęto, iż masowe zabójstwa przez rozstrzelanie polskich obywateli stanowiło nie tylko zbrodnię wojenną, ale także zbrodnię przeciwko ludzkości w jej najcięższej postaci – ludobójstwa. Motywem działania sprawców wydających decyzję z 5 marca 1940 roku była bowiem likwidacja obywateli Polski z powodu ich przynależności narodowościowej, co miało zapobiec w przyszłości odrodzeniu w oparciu o ich potencjał intelektualny polskiej państwowości. W tym roku, proszę Państwa, będziemy obchodzić 20. rocznicę tego śledztwa. Nie daty, tylko 20 lat to śledztwo jest, proszę Państwa, prowadzone przez Pion Śledczy Instytutu Pamięci Narodowej. Mam nadzieję, że z tej okazji władze tej głównej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu wytworzą jakiś raport dla opinii publicznej, gdzie przedstawią nie tylko ustalenia, ale przebieg tego śledztwa. Pamiętajmy, że mamy cały czas niepoliczoną, nieodnalezioną liczbę 7 tysięcy straconych naszych rodaków. Do chwili obecnej ofiary zbrodni katyńskiej nie zostały prawnie zrehabilitowane przez rząd Federacji Rosyjskiej, a rodzinom ofiar nie wypłacono odszkodowań. Rosja nadal ukrywa dokumenty związane z tą zbrodnią ludobójstwa, w tym część akt zakończonego umorzonego śledztwa, część zresztą, co kiedyś Sławek komunikował opinii publicznej, na dyskietkach gdzieś tam w archiwum zostało zabetonowane, można powiedzieć, to co zostało przekazane Rosjanom po wizycie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ale te najważniejsze akta tego śledztwa są ukrywane przez Rosjan przed nami. Władze rosyjskie oraz białoruskie konsekwentnie uniemożliwiają zidentyfikowanie i ustalenie pochówku pozostałych 7 tysięcy ofiar zbrodni. I teraz wyjątkowość tej zbrodni. Ja pozwoliłem sobie na 3 cytaty. Wyjątkowość w skali świata i historii, proszę Państwa. Tutaj jest cytat, za który zaraz przytoczę, z tak zwanej Komisji Madena. To jest Komisja Śledcza Kongresu Stanów Zjednoczonych, która w latach 1950-52 badała sprawę zbrodni katyńskiej i przedstawiła to w dokumencie. On jest mało znany w Polsce, chyba nawet nie wiem, czy przetłumaczony w ogóle raport końcowy. Pojawiła się kilka lat temu książka na ten temat, natomiast dzięki pani Marii Schoner-Biniendy ja zwróciłem uwagę na ten dokument. I on w swoich uzasadnieniu zakończenia tego śledztwa wewnętrznego, czy też przez kongres prowadzony, sformułował taką ocenę. Masakra
katyńska jest jedną z najbardziej barbarzyńskich zbrodni międzynarodowych w historii świata. Masakra katyńska jest jedną z najbardziej barbarzyńskich zbrodni międzynarodowych w historii świata. To jest optyka naszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Kolejny cytat to fragment przemówienia Lecha Kaczyńskiego, który nie został przez niego odczytany 10 kwietnia 2010 roku z powodu katastrofy samolotu rządowego i śmierci elity polskiej z panem prezydentem na czele. I brzmi on następująco. Tragedia Katynia i walka z kłamstwem katyńskim to doświadczenie ważne dla kolejnych pokoleń Polaków. To część naszej historii, naszej pamięci, naszej tożsamości. To jednak także część historii całej Europy, świata. To przesłanie dotyczące każdego człowieka i wszystkich narodów. I ostatni cytat, który właściwie zainspirował mnie do tego, żebyśmy się spotkali tutaj ze Sławkiem i z Michałem. To jest cytat Sławka właśnie z jego słownika, z jego alfabetu zawartego w ostatniej książce z tej trylogii, czyli Historia, wydanej przez wydawnictwo LTW, które najbardziej mnie poruszyło i wydaje mi się bardzo pełnie oddaje wyjątkowość tej zbrodni, unikatowość tej zbrodni w historii, dziejach świata i Europy. A także muszę powiedzieć, że jako potomek, bo jestem wnukiem podporucznika Jerzego Wojciechowskiego, który został zamordowany w Charkowie, a wcześniej był przetrzymywany w Starobielsku, no jakoś na tych strunach, bym powiedział, rodzinnych najbardziej zagrał. I pozwolę sobie troszeczkę tutaj na szerszy cytat tego, co Sławek napisał. Katyń, zbrodnia ludobójstwa na wyselekcjonowanej grupie narodowej i społeczności zawodowej. Wyjątkowa i jedyna taka w naszych dziejach. Nie do końca przez nas rozpoznana, przepracowana i doceniana. Dlatego, by jej nie pomniejszyć, nie należy jej zbyt pochopnie porównywać do innych zbrodni. I dalej autor rzecze. To, że Katyń stał się częścią resetowych dyskusji polsko-rosyjskich w latach 2008-2014, w ramach których już na samym początku większość sejmowa dokonała nowej klasyfikacji prawnej tej zbrodni, charakter ludobójczy zamienioną na zbrodnię wojenną, a przypomnę, że kwalifikacja pionu śledczego IPN jest niezmienna, że to było ludobójstwo, jest nie tylko skandalem, ale i zdradą. Ciekawe swoją drogą, że Rosjanom w tych resetowych umizgach z ekipą Tuska tak bardzo zależało na prawnym zdegradowaniu tej zbrodni, rozpoznaniu śledztwa prowadzonego przez IPN i otrzymaniu gwarancji, że polski rząd ani prezydent po śmierci Lecha Kaczyńskiego nie skierują tej sprawy do Międzynarodowego Trybunału, a sprawa pozostanie jedynie kwestią indywidualnych skarg rodzin katyńskich kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. I przygotowując się, proszę Państwa, do tego spotkania, myśmy już ze Sławkiem byli umówieni ponad 2 miesiące temu, chyba w listopadzie się spotkaliśmy na promocji Twojej książki, dokładnie, to już wtedy sygnalizowałem, że to jest coś, co musi spowodować dyskusję i debatę, tak zdefiniowany Katyń w naszej historii, że zacząłem zastanawiać się nad tymi ostatnimi Twoimi zdaniami, to jeszcze je powtórzę, tak? Że Rosjanie oczekiwali gwarancji, że polski rząd ani prezydent po śmierci Lecha Kaczyńskiego nie skierują tej sprawy do Międzynarodowego Trybunału. I muszę Państwu, witamy Państwa, pana prezesa Karola Nawrockiego. Gromkie brawa, bo to prezes niezłomny. Bardzo dziękujemy za obecność, panie prezesie. Wybaczamy. I liczymy też na udział aktywny pana prezesa w dyskusji na końcu naszego spotkania. To będę kontynuował. Zastanawiałem się, czy te gwarancje nadal są ważne i obowiązujące. No bo to jest okres resetu, tak? Rządu premiera Tuska i prezydentury Bronisława Komorowskiego. Czy ten cień resetu nadal padał jakby na sprawę katyńską i eksponowania jej na forum międzynarodowym? Już tak się bałem, że niestety tak jest, no ale dzięki wyszukiwarce internetowej Google i też trochę pamięci okazało się, że nie, na szczęście. Że jednak tę gwarancję unieważnił prezydent Andrzej Duda. Otóż
Państwo możecie tylko o tym nie pamiętać, bo to, no, tak jak mówię, był to proces wyszukiwawczy. Otóż pan prezydent Andrzej Duda de facto odniósł się do tego, co napisał Sławek 10 kwietnia 2022 roku, czyli niespełna dwa lata temu, podczas obchodów, 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej, kiedy w swoim takim wystąpieniu, można powiedzieć, pewnym orędziu, odniósł się do sprawy katyńskiej i walki o niej na forum międzynarodowym i przed międzynarodowymi trybunałami. Posłuchajmy pana prezydenta, co wtedy powiedział. Ta wypowiedź jest dostępna oczywiście na stronach internetowych kancelarii. Mam nadzieję, że będzie to dobrze słychać. Nie rozumiem, że przez międzynarodową społeczność zbrodni katyńskiej wydało zatrute owoce. Przez 80 lat ofiary i ich rodziny nie doczekały się sprawiedliwości za zbrodnię katyńską. Ludobójstwo się nie przedawnia, dlatego będę domagał się rozstrzygnięcia tej sprawy przed międzynarodowymi trybunałami. Złożymy w najbliższym czasie odpowiednie wnioski. Ta zbrodnia musi zostać ostatecznie osądzona, a sprawcy nazwani. Będę także podejmował wszystkie możliwe kroki dyplomatyczne, aby świat o zbrodni katyńskiej nie zapomniał i konsekwentnie potępiał jej sprawców. Jesteśmy to winni tym, którzy zginęli, ale jesteśmy to winni również tym, którzy przez lata walczyli o prawdę i pamięć o Katyniu. 10 kwietnia 2022 rok, bardzo obiecujące słowa, w najbliższym czasie, to już minęło ponad półtora roku od tego czasu, to były szczególne obchody, proszę Państwa, katastrofy smoleńskiej, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w tym samym miesiącu opublikowano raport końcowy podkomisji smoleńskiej z badania katastrofy i w tym samym miesiącu telewizja publiczna wyemitowała bardzo ważny dokument Ewy Stankiewicz, Stan zagrożenia. No ja byłem bardzo ucieszony i tak jak powiedziałem, mam osobisty stosunek jako potomek ofiary zbrodni katyńskiej do tego, że wreszcie państwo polskie wyeksponuje sprawę zbrodni katyńskiej i zaskarży Rosję do trybunałów międzynarodowych. No i jakby powiedzieć, postanowiłem zapytać się biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP, no, czy, znaczy, jakie są rezultaty obietnicy publicznie złożonej i zapowiedzi przez pana prezydenta? To jest fragment moich pytań. One są oczywiście standardowe. Tak, jeżeli złożono wniosek, to do jakiego trybunału, na jakim jest etapie, jaki jest status? Jeżeli nie, no to czy one są opracowywane i kto się w kancelarii prezydenta tym zajmuje, no, jaka była formuła aktywności tej dyplomatycznej, o której pan prezydent mówił. Wniosek swój złożyłem 6 grudnia zeszłego roku. Dzisiaj mija dokładnie 2 miesiące. Oczywiście jak to z urzędami jest, trzeba było sobie przypominać i tak dalej. Otrzymałem obietnicę na piśmie, że do dnia dzisiejszego taka odpowiedź zostanie udzielona i to jest ta odpowiedź, proszę Państwa. To jest ta odpowiedź. No i niestety wrócił ten znowu, ta obawa, o której Sławek pisał w swojej książce Historia, definiując zbrodnię katyńską, te gwarancje dla Rosji, że nikt z poważnych przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej nie wniesie jakiejkolwiek skargi do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko Federacji, znaczy przepraszam, Trybunału Międzynarodowego wobec Federacji Rosyjskiej. No nie chce się po prostu wierzyć no w to, co człowieka spotyka, no niestety. Półtora roku to jest wystarczający czas dla choć odrobiny spełnienia obietnic, które publicznie zostały sformułowane bądź co bądź przez prezydenta obozu niepodległościowego, patriotycznego. Zobaczymy, jak to będzie, ale przechodząc już do dyskusji, nie chcę być, że tak powiem, narzekać. Ktokolwiek z panów odpowie na to pytanie, to proszę mi powiedzieć waszej optyce. Kto tak naprawdę rozgrywa sprawę zbrodni katyńskiej na forum międzynarodowym obecnie? Czy to jest państwo polskie, czy to jest Federacja Rosyjska, może jakieś inne państwo, które ma na to wpływ? Znaczy skąd ta niemoc, jak uważacie?
a ja przełożę na twoje te. Także tak. Dobry wieczór Państwu. Słychać mnie? Tak, słychać. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Piotrze za zaproszenie. Pozdrawiam, bo będziemy tutaj prezentować interesujące, myślę, dokumenty. Pozdrawiam członków różnych komisji audytowych, którzy teraz ciężko pracują w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Może powstanie z tego trójgłowy zespół, który zbada zakres materiałów, do których miałem dostęp, studiując naukowo, a później również na potrzeby filmu Reset, historię stosunków polsko-rosyjskich, czy prorosyjską politykę Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego w latach 2007-2014. Ale odpowiadając Piotrowi na pytanie, tak zadane, powiedziałbym, że sprawy katyńskiej dzisiaj na agendzie międzynarodowej nie ma. Ona po prostu nie istnieje. Myślę, że za jakiś czas się znów pojawi, ale generalnie ona nie istnieje. I tutaj jeszcze powrót do tego, co cytował Piotr z mojej książki z Alfabetu, z książki Historia. To było, czy to jest gorzkie stwierdzenie, ale jak ta sprawa Katynia została nieprzepracowana i jak została zdradzona w okresie resetu, ale myliłby się każdy z Państwa, kto pomyślałby, że to jest jakby tylko nacechowane tym kontekstem resetu. Ja mam wrażenie, że sprawa Katynia jest nieprzepracowana przez nas wszystkich. Oczywiście rodziny katyńskie, bardzo często prywatne osoby, jacyś tytani pracy, ludzie, którzy dźwigali po prostu pamięć o Katyniu na swoich barkach, czy to emigranci, jak Józef Mackiewicz, czy środowisko londyńskie, czy nie wiem, w kraju Jędrzej Tucholski, autor fundamentalnych pierwszych prac na temat Katynia, czy Jerzy Łojek. I oczywiście Instytut Pamięci Narodowej od chwili, kiedy powstał, nieprzerwanie, wszyscy prezesi Instytutu Pamięci Narodowej, wszyscy, od Leona Kieresa do Karola Nawrockiego, Katyń trzymają jak sztandar w swoich dłoniach i mówią po prostu o Katyniu prawdę. Warto to podkreślić, że w czasie, kiedy Katyń został, jakby to powiedzieć, sprzedany, położony na ołtarzu dobrych relacji polsko-rosyjskich, nawet pierwszy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, już wtedy bardzo mocno przecież związany, bo był senatorem Platformy Obywatelskiej, później z ramienia Platformy Obywatelskiej trafił do Trybunału Konstytucyjnego, zapytany w 2013 roku o to, czy Katyń był ludobójstwem, powiedział tak, jak twierdził w okresie, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Tak, Katyń był ludobójstwem. Czym zmroził środowisko, z którym był oczywiście politycznie związany. I można powiedzieć, że wymieniając te różne osoby, te instytucje, środowiska, wydawałoby się, że wszystko jest, że tak powiem, w porządku. A jednak było możliwe to, co się stało po roku 2007, a co się, że tak powiem, zintensyfikowało, zwłaszcza w roku 2009, kiedy na agendę polityczną relacji polsko-rosyjskich, w zasadzie za sprawą Rosji w dużej mierze. Nowa intensyfikacja nastąpi po 10 kwietnia 2010 roku. Sprawę Katynia postawił Putin i postawili Rosjanie. Że oni są po prostu zainteresowani tym, żeby ją w jakimś sensie wygasić, żeby ona, to tak elegancko było ujmowane w dokumentach, co oczywiście strona polska od razu podjęła po części jako własną agendę, że ta sprawa po prostu truje krew w relacjach polsko-rosyjskich i trzeba ją usunąć jako taką przeszkodę do zbudowania nowych, dobrych relacji polsko-rosyjskich. I ktoś by powiedział, nie, no świetnie, każdy rząd powinien po prostu to przyjąć. No tak, tylko po prostu zostały postawione warunki. I tym warunkiem jakby podstawowym, pierwszym, była kwestia redefinicji
czy deklasyfikacji prawnej zbrodni katyńskiej. Znaczy, zbrodnia katyńska z poglądu prawnego, który w zasadzie stał się nawet nie poglądem dominującym, tylko obowiązującym, że zbrodnia katyńska była jednocześnie zbrodnią wojenną, poprzedzoną zbrodnią przeciwko pokojowi, no bo Związek Sowiecki związał się z III Rzeszą tajemnym paktem i wywołał wspólnie z III Rzeszą II wojnę światową, czego efektem była zbrodnia katyńska. I wreszcie trzecia okoliczność, trzeci rodzaj zbrodni w prawie międzynarodowym tak zdefiniowanej, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. I wszystkie te trzy elementy są związane w gruncie rzeczy z Katyniem. To jest sprawa nie tylko znana, ale opisana po prostu w wielu studiach o charakterze prawnym, ale również historycznym. No dużo było o tym mówić. Tą zbrodnię przeciwko pokojowi, no tym jednym zdaniem jakoś wyjaśniłem. Sprawa zbrodni wojennej, ta klasyfikacja jest oczywista ze względu na zgładzenie oficerów czynnych Wojska Polskiego. Tam zostali zgładzeni oczywiście również byli oficerowie, w gruncie rzeczy cywile, ale zasadniczy jakby korpus oficerski czynny po prostu został również zgładzony. I ten najważniejszy aspekt dotyczący zbrodni przeciwko ludzkości, czyli zbrodni ludobójstwa, on wynika wprost w gruncie rzeczy z tego, co ty tutaj, Piotrze, cytowałeś, czyli z wniosku komisarza spraw wewnętrznych Berii, w którym on prosi biuro polityczne i towarzysza Stalina o to po prostu, żeby polskich oficerów zgładzić. I on po prostu mówi, że oni stanowią grupę przywódczą, że istnieje jakaś niemożność wyedukowania ich jakby w takim kierunku, żeby oni nie spiskowali przeciwko władzy komunistycznej. Dokonuje w tym piśmie, rozkazie oczywiście wcześniej, selekcji, mówi o tym, ilu ich jest, gdzie oni są i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście prawnicy się na ten temat pochylali. Również ta kwestia, którą tutaj zacytował Piotr, nie wiem na ile świadomie, to, że Beria mówi o tym, że nie będziemy przedstawiali im indywidualnie zarzutów, czyli traktuje ich jako grupę, to też jest jeden z ważniejszych elementów podnoszonych przez prawników analizujących zbrodnię katyńską jako zbrodnię przeciwko ludzkości, dlatego że Stalin, biuro polityczne, Beria, likwidując wszystkich obywateli polskich, bo nawet nie tylko Polaków, ale oczywiście wszystkich ich Sowieci traktowali jako Polaków, nawet kiedy byli Żydami, czy byli Rusinami prawosławnymi, prawda? Nieważne to jest teraz. Całą tą rzeszę ponad 20 tysięcy ludzi Stalin traktuje jako Polaków i traktują oni ich za ważną część korpusu oficerskiego elity narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. I przez sam fakt dokonania tej zbrodni, na tym polega też nie tylko ta kwalifikacja zbrodni przeciwko ludzkości, ale również wyjątkowość tej zbrodni, trwale została, mówiąc takim językiem Lemkina, czy tej kwalifikacji, którą Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje jako definicję ludobójstwa, w trwały sposób grupa przywódcza została zgładzona, przez co jakby naruszono pewną tkankę, bym powiedział, elity przynależnego do konkretnego narodu, do narodu polskiego. I nie wiem, na ile mi tutaj Piotr pozwoli, ale właśnie, zobaczcie Państwo uchwałę Sejmu z 22 marca 2005 roku, upamiętniającą 65. rocznicę zbrodni katyńskiej. Dodam jeszcze, oczywiście marzec, czyli okolica kwietnia, rocznica
rocznica likwidacji czy rozpoczęcia operacji rozładowywania obozów, w których internowano polskich oficerów, ale kontekst tej uchwały jest nie tylko rocznicowy, ale jest w jakimś sensie odpowiedzią również na to, co się wydarzyło we wrześniu 2004 roku, kiedy Rosjanie ogłosili, że kończą własne śledztwo katyńskie. I w odpowiedzi na decyzję z września 2004 roku rosyjską, w listopadzie 2004 roku Instytut Pamięci Narodowej wszczął własne narodowe śledztwo. Ktoś powie z Państwa, dlaczego tak późno IPN uruchomił własne polskie narodowe śledztwo w sprawie Katynia. Była pewna niepisana zasada, umowa, która miała w gruncie rzeczy polegać, ona się oczywiście okazała fałszem w świetle tego, co Rosjanie zrobili we wrześniu 2004 roku, że skoro oni prowadzą swoje śledztwo, to my poczekamy na jego efekt i nie będziemy po prostu wszczynali własnego śledztwa. Oczywiście Rosjanom zawsze od 1991 roku, a nawet jeszcze za Gorbaczowa, który ujawniał sprawę katyńską i przyznawał jako przywódca prezydent Związku Sowieckiego, że Sowieci zgładzili polskich oficerów, zależało na tym, żeby Polska nie miała własnego śledztwa. Ale to jest jakby na inną dyskusję. W każdym razie kontekst tej uchwały jest również taki. To jest bardzo ostra odpowiedź na to, co Rosjanie we wrześniu 2004 roku zrobili. No i tutaj wyeksponowałem takie najważniejsze fragmenty. Zobaczcie Państwo. Katyń. Ten bezprzykładny, ludobójczy mord dokonany na bezbronnych jeńcach wojennych z pogwałceniem najbardziej elementarnych zasad prawa i moralności był częścią straszliwego planu dwóch totalitaryzmów i tak dalej, i tak dalej. Przez eksterminację najbardziej wartościowych i patriotycznie nastawionych jej obywateli. I dalej. Tu są lepsze fragmenty. Sejm RP wyraża równocześnie ubolewanie, że do dziś zbrodnia katyńska jest przedmiotem politycznych działań zmierzających do jej zrelatywizowania i pomniejszenia, a także rozmycia odpowiedzialności sprawców. Jesteśmy przekonani, że tylko ujawnienie pełnej prawdy o zbrodni, a także napiętnowanie i ukaranie wszystkich jej sprawców będzie służyć zabliźnianiu ran i kształtowaniu dobrosąsiedzkich stosunków między RP a Federacją Rosyjską. Pojednanie i przyjaźń między narodami są możliwe jedynie na fundamencie prawdy i pamięci, a nie przemilczeń, półprawd i kłamstw. I teraz najważniejsze fragmenty, Szanowni Państwo. Dlatego wierni pamięci niewinnych ofiar spoczywających w Katyniu, Miednoje i Charkowie oczekujemy od narodu rosyjskiego, bardzo ważne, nie tylko władz, i władz Federacji Rosyjskiej ostatecznego uznania ludobójczego charakteru mordu na polskich jeńcach, tak jak to zdefiniowano podczas procesów w Norymberdze. Oczekujemy też wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej zbrodni, a zwłaszcza wskazania miejsca pochowania ogromnej grupy zamordowanych jeńców, których grobów do dziś nie udało się odnaleźć. Uważamy także, że nazwiska wszystkich sprawców zbrodni katyńskiej, nie tylko mocodawców, ale i wykonawców, powinny być publicznie ujawnione i napiętnowane. Wyrażamy ubolewanie z powodu umorzenia śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej przez prokuraturę Federacji Rosyjskiej. Oczekujemy od strony rosyjskiej wydania wszystkich dokumentów zgromadzonych w trakcie prowadzonych śledztw. Sejm RP wyraża poparcie dla decyzji Instytutu Pamięci Narodowej o wszczęciu polskiego śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej, uważa za konieczne kontynuowanie podjętych działań. I dalej, zbrodnia katyńska nie może być traktowana jako jedna z wielu wojennych tragedii. Podpisał marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz. Proszę Państwa, w tym dokumencie jest wszystko, o co Polacy i Polska biła się i powinna się, że tak powiem, bić do dzisiaj w sprawie Katynia. Prawidłowa klasyfikacja, kwalifikacja prawna, odnalezienie wszystkich miejsc, gdzie Polacy są pochowani, rehabilitacja prawna, dostęp do materiałów i osądzenie nawet pośmiertne i wskazanie, identyfikacja wszystkich tych, którzy za tą zbrodnię są odpowiedzialni. I teraz jakby nie trzymając się konwencji chronologicznej, przeskakujemy w inną epokę. Widzicie Państwo podpis marszałka Sejmu z antykomunistyczną tradycją człowieka, który realnie po prostu walczył z komunizmem od lat 70. przez później całą dekadę lat 80., internowanego i tak dalej, i tak dalej. Prezydenta RP, który podpisuje oto nową uchwałę sejmową,
z 23 września 2009 roku, która upamiętnia rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I zobaczcie Państwo, co tutaj czytamy. Długa jest lista zbrodni i nieszczęść, które dotknęły wtedy wschodnie tereny II RP i obywateli polskich, którzy się tam znaleźli. Składa się na nią zbrodnia wojenna, rozstrzelania przez NKWD ponad 20 tysięcy bezbronnych jeńców, polskich oficerów, wysiedlenie setek tysięcy obywateli Rzeczpospolitej, osadzenie ich w nieludzkich warunkach itd., itd. Macie Państwo nową definicję prawną, kwalifikację zbrodni katyńskiej, zbrodnia wojenna. Polski los, teraz mamy obszar uniwersalizacji zbrodni, żebyśmy nie traktowali siebie jako po prostu wyjątkowe ofiary Związku Sowieckiego. Polski los podzieliło wiele innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Suwerenność straciły Litwa, Łotwa i tak dalej. I tutaj organizacja systemu, długotrwałość i skala zjawiska nadały tym zbrodniom, w tym zbrodni katyńskiej, znamiona ludobójstwa. Już dalej nie czytam. Te znamiona ludobójstwa, które się wprost nie odnoszą tak naprawdę tylko do zbrodni katyńskiej, tylko do organizacji systemu, długotrwałości i skali zjawiska różnych zbrodni, w tym zbrodni katyńskiej, to zdanie jest po prostu efektem awantury sejmowej, interwencji Klubu Prawa i Sprawiedliwości, które tą poprawkę zgłosiło. W tym czasie, w 2009 roku, w okresie poprzedzającym tą uchwałę, Szanowni Państwo, trwała w Polsce jakaś niezrozumiała do końca, przynajmniej wtedy ona była niezrozumiała, w dużej mierze do czasu, kiedy nie czytałem tych wszystkich materiałów MSZ-owskich, była ona dla mnie również niezrozumiała jeszcze półtora roku temu, medialna akcja, w której bardzo często nawet przedstawiciele rodzin katyńskich, ale nie tylko, no ludzie o dużym autorytecie, bym powiedział, zaprawieni również w walce z komunizmem. To też charakterystyczne, to przypominało jakieś dobre operacje dezinformacyjne, raczej po prostu realizowane na wschodzie, bo to rzeczywiście czasem były osoby, co do których nie można było mieć wątpliwości, że oni tutaj no, działają w jakimś konflikcie interesów, że są po prostu komuchami na przykład i tak dalej, no nie wiem. Często to były po prostu osoby, no, co do których jakby ja również miałem bardzo duży, czy nawet czasem olbrzymi szacunek, które po prostu mówiły, myślę tutaj na przykład o ministrze sprawiedliwości w tamtym czasie Andrzeju Czumie, który po prostu wygadywał jakieś androny publicznie, mówiąc o tym, broniąc w ogóle, angażując się w to osobiście, żeby udowadniać, że Sowieci nie dokonali ludobójstwa w Katyniu. Po prostu było coś niespotykanego, zjawisko po prostu niewytłumaczalne dla mnie w tamtym czasie, że oni się w takie rzeczy po prostu angażują. Jak mówię, do czasu, kiedy nie przeczytałem całego szeregu, nie wiem, tysięcy dokumentów dyplomatycznych, w których ta sprawa Katynia stanęła. Nie wiem, jak długo mogę mówić, ale jakby chciałem zakończyć ten jeden wątek może dwoma cytatami, jeśli mi pozwolisz. Bo to w jakimś sensie od tego się wszystko zaczyna. Szanowni Państwo, wypisałem sobie fragment notatki służbowej, którą świętej pamięci mój swego czasu dobry kolega Andrzej Przewoźnik jako sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa napisał dla wiceministra spraw zagranicznych Pawła Kowala 25 lipca 2006 roku. Po tym jak wrócił do swojego urzędu po rozmowie z ambasadorem Grininem, ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce. Jak mówię, to jest 25 lipca 2006 roku. To jest o tyle istotne, że w zasadzie oddaje istotę sprawy, o której my tutaj dzisiaj mówimy. Posłuchajcie Państwo. Głównym powodem rozmowy była jednak problematyka katyńska. Rozmówca, jak podkreślił, czyli Grinin, chciałby wyjaśnić stanowisko i oczekiwania polskie w sprawach katyńskich, ponieważ na łamach prasy polskiej wielokrotnie formułowano pretensje pod adresem rosyjskiej prokuratury wojskowej na temat jej postępowania w sprawach związanych ze śledztwem w sprawie zbrodni katyńskiej. Grinin podkreślił, iż nie rozumie motywów, którymi kieruje się w sprawach śledztwa katyńskiego Instytut Pamięci Narodowej. Określił te działania jako polityczne, a nie merytoryczne, dając do zrozumienia, iż dialog z ludźmi, którzy wyszli na barykady, będzie trudny, jeśli wręcz niemożliwy.
Wyjaśniłem, pisze przewoźnik, szczegółowo na prośbę Greenina kwestię brakującej grupy 7305 obywateli RP z więzień NKWD zachodniej Ukrainy i Białorusi. Podkreśliłem, iż do dzisiaj nie znamy nie tylko miejsc pochówku, ale nawet nazwisk około 4000 Polaków z tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej. Takie materiały powinny być w archiwach rosyjskich i powinny zostać ujawnione. Greenin był wyraźnie zainteresowany tą kwestią i jej wyjaśnieniem do końca. W dalszej części rozmowy podniósł kwestię kwalifikacji prawnej zbrodni zastosowanego przez IPN określenia ludobójstwo. Określił stanowisko IPN jako nonsens i twierdzenie, które z punktu widzenia prawa jest nie do udowodnienia. Jeszcze raz podkreśliłem, iż nie jestem prawnikiem, ale moja wiedza na temat okoliczności zbrodni katyńskiej pozwala mi jednoznacznie stwierdzić, iż jest to zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości, powiedział przewoźnik. Zresztą przed kilku laty w projekcie wniosków końcowych ze śledztwa taką kwalifikację sformułowali nie tylko historycy, ale nawet prokuratorzy rosyjscy. To jest prawda. Koniec cytatu. To jest prawda. Chcę powiedzieć, że w 1993 roku taki zespół ekspertów przy Wojskowej Prokuraturze Rosyjskiej stwierdził, że Katyń był ludobójstwem. I drugi i ostatni drugi cytat i ostatni. Ostatni na tym etapie. Nie groź, nie groź. To jest 26 czerwca 2008 roku. Jesteśmy już w resecie. Fragment notatki informacyjnej podsekretarza stanu w MSZ, świętej pamięci Andrzeja Kremera, na temat rozmowy w cztery oczy z wiceministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Władimirem Titowem właśnie w sprawie problemu katyńskiego. Dodam tylko na marginesie, że Titow był, czy jest, ekspertem od spraw polskich i był jednym z mózgów, że tak powiem, polityki odprężenia i resetu z Polską jakby ze strony Moskwy. I cytat. Minister Titow stwierdził, że wedle jego wiedzy rodziny katyńskie domagają się bardziej moralnego aniżeli materialnego zadośćuczynienia. Materialne zadośćuczynienie ze strony Rosji za zbrodnię katyńską uruchomiłoby całą spiralę analogicznych żądań finansowej rekompensaty, na przykład za sowiecką okupację, to w cudzysłowie, ze strony innych krajów, w domyśle państw bałtyckich. Obawa przed powstaniem takiej spirali skłania rosyjskich polityków, w szczególności w Dumie, do domagania się zadośćuczynienia za jeńców czerwonoarmistów zamordowanych w Polsce w roku 20. Zdaniem ministra Titowa problem katyński należy rozwiązać i rozwiązywać stopniowo, a temu rozwiązaniu sprzyjać powinna polepszająca się atmosfera stosunków dwustronnych wynikających z coraz intensywniejszej współpracy i dialogu Polski oraz Rosji. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, słowa Titowa stały się obowiązującą zasadą polityki Sikorskiego i Tuska, jeśli chodzi o kwestię Katynia w relacjach polsko-rosyjskich. Będziemy mieli pewnie okazję to jeszcze uzasadnić. Michale, bo tak, wyszliśmy od mojego pytania, kto rozgrywa tak naprawdę sprawę zbrodni katyńskiej w obszarze międzynarodowym. Czy to jest Polska, czy Federacja Rosyjska, może jakieś inne państwo. Ale masz pogląd swój. Jak to się stało, że w ciągu czterech lat Sejm z 2005 roku, zdominowany przez postkomunę, tak, jest wcześniej rząd Millera, rząd Belki, Cimoszewicz marszałkiem Sejmu, podpisuje tak radykalną uchwałę, a rząd, Sejm 4 lata później zdominowany de facto przez ugrupowanie postsolidarnościowe, przynajmniej odwołujące się do tej idei, czyli de facto niepodległościowych, no uchwala i podpisuje się z Bronisławem Komorowskim, działaczem, kolegą Antoniego Macierewicza, działaczem przecież prawicowych ugrupowań podziemnych, pod tak uchwałą abdykującą przed Rosjanami. Masz jakąś Ja tak patrzę pomysł? W stronę
profesora Cęckiewicza. Przyznasz, Sławku, że to zdziwienie Piotra jest takim zdziwieniem, które... Prowokującym. Nie, nawet nie prowokującym, bo to jest takie zdziwienie, które jak patrzę na ciebie, to tak widzę zdziwienie nasze w czasie, jak siedzieliśmy w trakcie naszych kolegiów bardzo intensywnych, wielogodzinnych, kiedy pracowaliśmy nad serialem dokumentalnym Reset. Takich dokumentów jest więcej. Dokumentów pokazujących i dokumentów, które mnie przynajmniej doprowadziły do konkluzji, o której gdyby ktoś mi powiedział wcześniej, zanim rozpoczęliśmy pracę nad Resetem, no, mówiliśmy o tym wielokrotnie, my pierwszy etap prac prowadziliśmy jakby równolegle, nie wiedząc o tym. Ja nie wiedziałem, nad czym pracuje Sławek, Sławek nie wiedział, nad czym pracuję ja, ale dla mnie właśnie te dokumenty, w których kontakt operacyjny Carex, tak? To tak było? Czy Carex? Kontakt operacyjny Carex. Podpisuje się ja pod... Ja spolszczam. Carex. No tak, bo Carex to nie wiadomo, czy car i rex i król, czy taka roślina, bo to też przy tej okazji właśnie rozstrzygaliśmy. Ale oczywiście ten pseudonim odpowiada ego. Fakt. Bo się liczy, ale to chyba chodzi właśnie o jakąś roślinę. No to już zostawmy na boku. Chodzi o to, że w bardzo wielu kwestiach, fundamentalnych kwestiach dotyczących stosunku do Rosji, ekipa Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego okazała się dużo bardziej uległa względem Władimira Putina niż ekipa, po której byśmy się tego spodziewali. To oczywiście nie zmienia faktu, myśmy to też pokazali w serialu, że to właśnie ów Carex był również bohaterem pewnej kampanii prowadzonej przez Radosława Sikorskiego, na ile realnie prowadzonej, na ile tylko po to, żeby ona nie przyniosła ostatecznego skutku, bo miał pełnić wysoką funkcję, przynajmniej chciał, aby pełnił wysoką funkcję w Radzie Europy, prowadził takie działania Radosław Sikorski na rzecz Włodzimierza Cimoszewicza, ale mówię o tym dlatego, jeżeli mogę poprosić, Sławku, czy możesz przypomnieć datę dokumentu, który cytowałeś przed chwilą? Jaka jest data tego dokumentu Titowa, rozmowy pomiędzy Titowem a... No właśnie, dlaczego chcę się do tego odnieść? Bo to, o czym Sławek... Czerwiec 2008. To, o czym powiedział Sławek i to, w jaki sposób sprawa katyńska jest wbudowana w reset jako taki, jako proces z jednej strony, a z drugiej strony, jak bardzo nie da się zrozumieć również Smoleńska bez tego kontekstu, muszę powiedzieć, że dla mnie w czasie prac nad resetem było zupełnie niejasne. I pamiętam taką całą serię rozmów ze Sławkiem, który przekonywał mnie i cały nasz zespół, że to jest rzecz, która jest absolutnie fundamentalna dla zrozumienia całego procesu, który znamy dzisiaj jako reset. Ja w ten sposób odpowiadam na pytanie, kto tę sprawę rozgrywa, bo przecież te słowa, które wypowiedział Titow na spotkaniu, odnoszą się bezpośrednio do takiego tekstu. Część z Państwa pewnie będzie wiedziała, kto jest autorem tych słów i gdzie one zostały opublikowane. Ja zacytuję. Naród rosyjski, którego losy zniekształcił reżim totalitarny, dobrze rozumie uczulenie Polaków związane z Katyniem, czy uczulenia Polaków związane z Katyniem, gdzie spoczywają tysiące żołnierzy polskich. Powinniśmy wspólnie zachować pamięć o ofiarach tej zbrodni. Zarówno cmentarz pamięci, czy cmentarze pamięci Katyń i Miednoje, podobnie jak i tragiczne losy żołnierzy rosyjskich, którzy dostali się do niewoli podczas wojny 1920 roku, powinny się stać symbolem wspólnego żalu i wzajemnego przebaczenia. Zakładam, że Państwo wiedzą, kto jest autorem tych słów i gdzie one zostały wypowiedziane. Więc autorem tych słów, proszę Państwa, przede wszystkim ten tekst pojawił się w Gazecie Wyborczej, a autorem tych słów jest Władimir Putin. I to jest list, który opublikowany został w Gazecie Wyborczej w związku z niesławną wizytą 1 września 2009 roku w Polsce, na Westerplatte, w Sopocie. I to, co ukazało się, to, co wiemy dzięki pracy, archiwistycznej pracy profesora Cęckiewicza, jego zespołu, ludzi, którzy odnaleźli, pokazali, umożliwili pokazanie światu, bo jestem przekonany, mam też tego rodzaju przesłuchy, informacje. Dzisiaj miałem na przykład bardzo ciekawą rozmowę z dziennikarzami z Australii, którzy dopytywali się o reset, o film Reset właśnie i o to, jakie jest znaczenie tego, czego się dowiedzieliśmy.
dokumenty, z których wynika, jak naprawdę wyglądało spotkanie pomiędzy Władimirem Putinem a Donaldem Tuskiem, całymi delegacjami. Jaka była rola tej niesławnej książki o rzekomej polskiej winie i o tym, że to Polska w istocie spowodowała w gruncie rzeczy Katyń. To jest książka, którą przygotował generał emerytowany rosyjskiego wywiadu i która została opublikowana na kilka dni przed przylotem Władimira Putina do Polski. Na przykład z dokumentów, z notatek, które znajdowały się w MSZ-cie przez całe lata i nigdy nie były udostępnione opinii publicznej, znalazła się informacja, że tę książkę Władimir Putin wręczył Donaldowi Tuskowi. Proszę się zastanowić, jakie jest znaczenie tego gestu. I co więcej, w notatkach MSZ-u, oficjalnych notatkach, które znajdowały się tam przez całe lata, jest to napisane wprost, że Władimir Putin, przekazując tę książkę jako prezent Donaldowi Tuskowi, mówi, że w tej książce nie wszystko jest prawdą. Znaczy, w książce, która obarcza nas jako naród, jako Polaków, odpowiedzialnością w gruncie rzeczy za wybuch II wojny światowej, za zbrodnię katyńską, za wszystko, co się z tym wiąże, tak jakbyśmy sami sobie byli winni, a nie winni byli ci, którzy tych zbrodni dokonali, a jednocześnie stworzenie pewnej fałszywej proporcji, fałszywej równowagi pomiędzy efektami wojny bolszewickiej 1920 roku, a zbrodnią ludobójstwa, której dokonali, poprzednicy z tej samej służby, w której służył Władimir Putin, było kluczowym elementem komunikatu, który przekazany został wówczas przez Rosję Polsce. To jest, niezależnie od tego, jakie słowa wypowiadane były w trakcie kolejnych spotkań, w trakcie różnych etapów tego, co wypowiedziane zostało i co odbyło się 1 września 2009 roku, to cała seria tych notatek, tych poprzedzających te rozmowy spotkań dyplomatycznych, a przede wszystkim to, co doprowadziło, bo przecież mówimy o 23 września 2009 roku, mówimy o okresie, który bezpośrednio następował po tym spotkaniu. Mówimy wreszcie o czasie, gdzie 1 września w godzinach przedpołudniowych Władimir Putin spotyka się w Sopocie z Donaldem Tuskiem, rozmawia między innymi o tych sprawach. Jest opublikowany w Gazecie Wyborczej zupełnie skandaliczny list. On jest na wszystkie sposoby komentowany. Jeszcze wcześniej pojawia się jeszcze bardziej skandaliczność, równie skandaliczny artykuł Radosława Sikorskiego, który mówi o tym, że Rosja i Polska, zresztą ja za chwilę zacytuję dokładnie te słowa, przedstawia Rosję jako modernizujące się państwo, jak powiedział w naszym filmie profesor Andrzej Nowak, w czasie, kiedy w więzieniu rosyjskim ginie Siergiej Magnicki, w kilka lat po brutalnym zabójstwie Aleksandra Litwinienki. To wszystko dzieje się po to, żeby ustawić relacje pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w określony sposób. I tego samego dnia świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wygłasza jedno ze swoich największych przemówień. To przemówienie właśnie na Westerplatte. Mówię jedno z największych, bo w mojej ocenie największym, najbardziej profetycznym w takim geopolitycznym sensie przemówienie wygłosił 16 dni później, 17 września 2009 roku w Warszawie, przy pomniku pomordowanym na wschodzie, gdzie mówi o tym, że Polska, że państwo polskie nie może dać wpisać się w koncepcję, która była wtedy już suflowana, budowana, koncepcji, którą dziś znamy jako koncepcję od Lizbony po Władywostok. I wszystkie te elementy, wszystkie dokumenty, w których mowa jest o Katyniu, rozmowy pomiędzy Jarosławem Bratkiewiczem a jego odpowiednikiem w ambasadzie rosyjskiej w Warszawie, rozmowy pomiędzy już politykami na tym szczeblu urzędniczym, politycznym na ten temat, są elementem tej samej całości. Z takiego właśnie powodu powstaje, w mojej ocenie, jedna z najważniejszych notatek, która w ogóle, jeden z najważniejszych dokumentów, który kiedykolwiek został opublikowany. Ja pamiętam, kiedy widziałem pierwszy raz ten dokument, jak rozmawialiśmy pod hotelem Sheraton w Sopocie, ta scena jest w filmie. Ja wtedy ten dokument widziałem pierwszy raz, kiedy polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych tworzy dwa zestawy dokumentów, w których rzekomo polski urzędnik informuje swojego przełożonego, że rozmawiał z rosyjskim dyplomatą o tym, że Rosjanie nie chcą widzieć
Lecha Kaczyńskiego w Katyniu, ponieważ obawiają się, że on powie jeszcze raz to, co powiedział na Westerplatte, że powie prawdę. I polski dyplomata, absolwent MGIMO, Jarosław Bratkiewicz, pisze wprost na wąski rozdzielnik, że jest jeszcze jedna sprawa, o której możemy mówić, czy możemy pisać tylko w wąskim gronie, pisze Bratkiewicz, i nie adresuje tego pisma do przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. I w tym drugim piśmie, w tej drugiej wersji tego dokumentu pisze o tym, że nie wolno poinformować, że to jest sprawa wymagająca dyskrecji i o tym, że Rosjanie nie chcą Lecha Kaczyńskiego w Katyniu, będziemy rozmawiać we własnym gronie bez Lecha Kaczyńskiego. Lecha Kaczyńskiego o tym nie poinformujemy. Nie poinformujemy prezydenta Rzeczpospolitej o czym? No przecież właśnie o tej sprawie, o której Sławek przed chwilą mówił. Myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, kto tą sprawę rozwiązał. Dobrze, ale to mamy taką sytuację, panowie, z waszego rozeznania i researchingu, tego, co przedstawiliście opinii publicznej podczas serialu Reset, ale także no, z ekonomiki tworzenia takich dokumentów, że więcej widzieliście, więcej czytaliście, że co? Że sprawa katyńska, tutaj się wokół niej teraz koncentruje, tak? Nie sprawa energetycznymi i tak dalej, ale sprawa katyńska była wystawiona jako szpica, by rzucić to, że tak powiem, jako szpica przeciwko prezydentowi i prezydenturze Lecha Kaczyńskiego, który odwoływał się do tradycji niepodległościowej i nie pozwalał o tym zapomnieć, czy też, jak uważam, równolegle pogodzono interes rosyjski, gdzie jednak sprawa katyńska dla nich jest, no nie powiem konstytutywna, ale nie, no, cel rozmycia, zniszczenia tej sprawy, zapewnienie sobie bezpieczeństwa. No nie, jak sobie wyobrażasz budowanie wspólnej przestrzeni politycznej, w której Moskwa jest równorzędna z Berlinem, w czasie, kiedy istnieje tocząca się sprawa, w której, no tu są odwołania, w 2005 roku do Norymbergi odwołuje się polski Sejm. No, znaczy, to była rzecz absolutnie węzłowa, zakopać, bez której w mojej ocenie nie było możliwe. Między Moskwą a Berlinem, i to tak? Polska musiała się na to zgodzić. Znaczy, tego nie mógł zrobić nikt inny. I to w ogóle jest klucz do zrozumienia całej polityki resetu. To Polska musiała być państwem, które da taki stempel. Proszę bardzo. Rosja jest w porządku. Można już z Rosją rozmawiać. Nie ma zbrodni, nie ma ludobójstwa, nie ma wszystkiego tego, za co Federacja Rosyjska odpowiada. Można już robić interesy dalej. Sławku? Szanowni Państwo i szanowni koledzy, no w 2007, 8, 9, 10 roku, w gruncie rzeczy do dzisiaj, no ale mówimy o tym kontekście, relacji, nowych relacji polsko-rosyjskich, sprawa Katynia nie została w jakikolwiek sposób tak naprawdę zakończona. I to jest to nieprzepracowanie, które dotyczy nas wszystkich, nie tylko elit politycznych. Na przykład kto z Państwa wie, o tym prasa pisała, że Władimir Putin jako prezydent zadzwonił, jeśli się teraz nie mylę, który to był rok? 2004 do Aleksandra Kwaśniewskiego, który był w tym czasie w Łomży. Zadzwonił no ktoś z urzędu prezydenta Federacji Rosyjskiej, że pilnie chciałby porozmawiać z polskim prezydentem. Rozmowa była łączona w urzędzie wojewódzkim. I wiecie Państwo, co powiedział Putin Kwaśniewskiemu? No fantastyczny w ogóle człowiek. Że Rosjanie znaleźli nowe groby, jamy grobowe ofiar rozstrzelanych w ramach operacji katyńskiej. Tylko że później już nikt do tego nie wracał. To znaczy Instytut Pamięci Narodowej podjął w ogóle działania w tym kierunku. Nawet krótko przed pandemią korespondowano w tej sprawie, ale pandemia jakby później, dynamika jakby sytuacji w relacjach z Rosją i Rosji z Zachodem i wojna z Ukrainą jakby spowodowała, że tematu już dzisiaj nie ma. Chcę powiedzieć, że wszystkie te kwestie, które podjął w uchwale Sejm w 2005 roku, tak, czyli wskazanie nowych miejsc
gdzie są ci Polacy po prostu pochowani, znaczy zakopani. Kwestia dostępu do materiałów. To nawet, wiecie Państwo, jak dzisiaj byśmy wzięli tutaj Radosława Sikorskiego albo profesora Rotfelda, to oni zawsze mówią, że warto było zrobić reset, bo dostaliśmy tam 140, chyba 5 czy 3 tomy akt śledztwa Katyńskiego. No tak, dostaliśmy. Tylko że fundamentalnych 30 kilku tomów, w tym uzasadnienia, a o to, że tak powiem, szła cała gra od roku 2004, uzasadnienia o umorzeniu śledztwa nie dostaliśmy. A to są, jak się wydaje, sami Rosjanie przy różnych okazjach mówili o tym, że to są fundamentalne zupełnie materiały. Ja chcę powiedzieć po prostu, że ta kwestia w wielu tych aspektach, o których mówi uchwała, dlatego ona jest tak niesamowita, bo na wszystkie te elementy dalej jakby nie, które ciążą oczywiście na Federacji Rosyjskiej, niezrealizowane, żeby się rozliczyć z dziedzictwem Związku Sowieckiego, a nawet państwo rosyjskie, to jest bardzo ważna przesłanka do tego, żeby skarżyć Rosję. Ono po prostu, państwo rosyjskie robi wszystko, żeby przede wszystkim potomkowie ofiar i państwo polskie, jako dziedzic, że tak powiem, tych oficerów zgładzonych, tej elity zgładzonej przez Związek Sowiecki, nie otrzymało po prostu materiałów i nie miało dostępu do pełni prawdy na ten temat. Ile jest wniosków IPN-u, rodzin, indywidualnie, które nawet wynajęły prawników w Moskwie, w Rosji, którzy prowadzili, Rosjanie prowadzili sprawy przed sądami rosyjskimi, i to wszystko po prostu jest jedną wielką klęską. To jest po prostu jakaś niezliczona w ogóle ilość podejmowanych prób. I w tym sensie po prostu ta sprawa jest cały czas niezałatwiona. I teraz to ma również taki wymiar trochę jak ty tutaj zasugerowałeś, bo ma też wymiar międzynarodowy i wykraczający poza relacje polsko-rosyjskie. Zaraz do nich jeszcze wrócę, bo to jest bardzo ważny aspekt. Ale ja tutaj, żeby się, że tak powiem, nie mądrzyć za bardzo, to ja Państwu zacytuję fragment szyfrogramu ambasadora RP w Moskwie, Wojciecha Zajączkowskiego. Pewnie teraz będzie robił jeszcze większą karierę niż robił wtedy i za Zjednoczonej Prawicy. W każdym razie chcę tutaj jednoznacznie powiedzieć, że ambasador Zajączkowski kilkukrotnie bardzo przytomnie w ogóle o Rosjanach i całej ich strategii resetowej, o pomyśle na Polskę w tym czasie pisał do Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska, i on 30 listopada 2010 roku jakby wyjaśnia, dlaczego Rosji jest potrzebna sprawa Katynia. Bo nie myślcie Państwo, że sprawę Katynia postawiła strona polska. Rosjanie to postawili. No i Państwu tutaj zacytuję fragment wpływów rosyjskich do departamentu, szyfrogram ambasadora Zajączkowskiego do Departamentu Wschodniego MSZ z 30 listopada 2010. W relacjach polsko-rosyjskich trzeba brać pod uwagę takie kwestie jak dążenie Moskwy do poprawy stosunków z Zachodem, co było widoczne podczas szczytu NATO w Lizbonie oraz ostatniej propozycji Putina dotyczącej utworzenia de facto wspólnej przestrzeni gospodarczej Unia Europejska-Rosja. Stosunki z Polską i kwestia katyńska mają w tym kontekście dwojakie znaczenie. Po pierwsze, jest to problem wizerunku Rosji jako kraju, który mimo różnych niedociągnięć zdolny jest do postępu w dziedzinie praw człowieka i oceny przeszłości totalitarnej. W nawiasie, ważne zwłaszcza na tle problemów z praworządnością, wolnością słowa i stanu swobód politycznych w dniu dzisiejszym. Po drugie, sprawa katyńska uznana została za klucz do rozładowania napięcia w stosunkach z Warszawą, bez czego trudno byłoby o trwale dobrą atmosferę w relacjach między Moskwą i Brukselą. Koniec cytatu. To jest istota rzeczy. To się zresztą zaczyna przewijać później w różnych dokumentach i znajduje odbicie, rewers w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która w okresie Sikorskiego zaczyna mówić tak: nasze dobre relacje z Rosją, w tym
załatwienie sprawy Katynia. Przypomnę Państwu, że w marcu 2010 roku na spotkaniach arabskiego z Uszakowem, bardzo ważną osobą w kręgu Władimira Putina, jest mowa o tym, że 7 kwietnia, jak już ustalili tą datę, że 7 kwietnia dojdzie do spotkania w Katyniu Tuska z Putinem, kończymy na zawsze sprawę Katynia. Wiecie, jak kończymy, szanowni państwo? Napiszemy memorandum, to znaczy napisze nam je Rotfeld ze swoim odpowiednikiem Turkanowem tam z grupy do spraw trudnych. Zakwalifikujemy nasze, w cudzysłowie, roszczenia rodzin katyńskich, zredukujemy do kwestii moralnych. No i dacie nam trochę dokumentów. I to jest koniec Katynia. Czyli te wszystkie kwestie, które były w uchwale sejmowej, którą państwo wreszcie widzieli, po prostu uznajemy w tych relacjach polsko-rosyjskich za niebyłe. I rewers polega na tym, że my pokażemy, tak to zwłaszcza Jarosław Bratkiewicz, szef Departamentu Wschodniego, co zawsze akceptuje Radosław Sikorski, prawie zawsze, pisze, nasze relacje z Rosją, mam tutaj, tylko nie ma czasu, Piotr mnie zaraz za rękaw złapie, mam 5-stronicową notatkę Bratkiewicza tylko o Katyniu, gdzie on mówi po prostu o tym, po pierwsze, to jest nowy etap destalinizacji Rosji, którą przeprowadza Miedwiediew z Putinem i pal szej, że jemu jest jakby sprawa Katynia i Polaczkowie są mu potrzebni do tego, żeby to zrobić. Ważne, że on to robi, ale drugi aspekt to jest taki, że on to chce zrobić autentycznie, pokazując się na Zachodzie jako szczery demokrata i Polska po prostu powinna to wykorzystać, bo też, i to jest, na tym polega ten rewers, bo dobre relacje albo świetne relacje polsko-rosyjskie zbudują pozycję Polski w świecie zachodnim, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Polska zostanie przedstawiona na Zachodzie jako przewidywalny partner, jako świetny członek Unii Europejskiej, który nawet tak trudnego partnera, sąsiada, jakim jest Federacja Rosyjska, z którym ma tyle zaszłości historycznych, jest w stanie przekonać co do tego, że te relacje będą po prostu bardzo dobre. Ale jeszcze jest jeden aspekt, o którym chcę powiedzieć. To, o czym powiedziałeś, to też warto mieć tego świadomość. To, o czym powiedziałeś, jest podstawą tego słynnego dokumentu, który, no bo on jest dokumentem szokującym, kiedy widzimy polskich dyplomatów odwołujących się do cara Aleksandra, ale to właśnie w tym dokumencie, w tej nowej filozofii stosunków polsko-rosyjskich, dokładnie ten sposób myślenia, o którym przed chwilą powiedział Sławomir Cęckiewicz, czyli że to dogadanie się w cudzysłowie z Rosją, czyli tak naprawdę rezygnacja z naszych fundamentalnych spraw, ma być rzekomo jakimś narzędziem, za pomocą którego polska pozycja w Unii Europejskiej wzrośnie i zostanie odbudowana. Zresztą Bratkiewicz w wielu notatkach pisze to zupełnie wprost. W swojej książce pisze o tym również wprost w stosunku do tego, jak postępowali ci troglodyci z Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzili przed nimi przez 2 lata. I to stało się podstawą całego myślenia w ogóle o resecie, w ogóle o relacjach pomiędzy Polską a Rosją, to oczywiste, ale w ogóle o sposobie myślenia na przyszłość, o pozycji międzynarodowej Polski. Krótko mówiąc, żeby to było możliwe, trzeba było właśnie sprzedać w tym sensie to, co przecież wszyscy wiemy, wiedzieliśmy również wówczas o Katyniu i w dokumentach jest to napisane wprost. Ja bym nazwał to takim drugim kłamstwem katyńskim. Sławku, bo chciałeś dokończyć myśl? Tak, teraz państwo możecie zobaczyć, pewnie nie wszyscy to widzą dokładnie, ale to jest w jakimś sensie jeden z najważniejszych trybów tego, co się wydarzyło w sprawie Katynia. Zobaczcie państwo, to jest notatka, pilna notatka. Istnieją wersje natychmiast dostarczyć do premiera Tuska. To jest pilna notatka Radosława Sikorskiego z 3 listopada 2008 roku. Widzicie państwo, dla premiera Donalda Tuska w sprawie skargi rodzin ofiar mordu katyńskiego przeciwko Federacji Rosyjskiej skierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz pytania Kancelarii Trybunału, czy Polska zamierza przystąpić do sprawy jako strona trzecia. Otrzymują Tusk, Ćwiąkalski, Rotfeld i Kremer. Szanowni państwo, bo to jest bardzo ciekawe tło tej całej sprawy. Tutaj mamy datę 3 listopada 2008, a cała sprawa rozpoczyna się 19 listopada 2007 roku. Chodzi o skargę 13 obywateli Rzeczpospolitej, potomków ofiar
operacji katyńskiej, którzy złożyli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę. To tylko wyjaśnimy tym gimbazom, którym może oglądają, czy będą oglądać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest Trybunałem Międzynarodowym do rozsądzania spraw indywidualnych przeciwko państwu, a nie państwo kontra państwa i nie do przestępstw przed założeniem tego Trybunału i konwencji, a procedury związanej z dochodzeniem do prawdy czy śledztw na przykład, tak? To tak... tak, to nie jest kwestia gimbazy, jak kolega powiedział, tylko to jest dość skomplikowane. Rzeczywiście tego się trzeba, że tak powiem, nauczyć. To nie jest taka prosta gimbazy sprawa. Gimbazy rozumieją, Trzeba też dodać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka jest częścią Rady Europy. I teraz, szanowni państwo, żebyście to zrozumieli, to jest w ogóle nieprawdopodobna historia. Dwie rodziny z tych 13 zostały... no w karygodny, wyjątkowo, nie wiem jakiego słowa użyć, radykalny, nie wiem, ekstremalny sposób potraktowane zostały przez Rosjan. Chodzi o to, że dwie z tych rodzin, ich przodkowie, którzy są na liście katyńskiej, nigdy nie zostali zidentyfikowani w ramach ekshumacji. I te rodziny indywidualnie, zanim złożyły w 2007 roku w listopadzie tą skargę, o nich mówiłem wcześniej, wynajęły te rodziny adwokatów w Rosji, po prostu próbowały te rodziny dochodzić prawdy, ustalenia w ogóle, gdzie ich przodkowie są ewentualnie pochowani, chcieli dokumentacji na ich temat. Jeszcze w ogóle nie było w ogóle żadnej mowy o jakimś tam zadośćuczynieniu, po prostu oni ich poszukiwali. We wszystkich instancjach tą sprawę przegrali i ostatnim elementem ich poszukiwania prawdy, w międzyczasie w ogóle ci, którzy pierwotnie złożyli tą skargę, umarli, ale później byli ich następcy prawni czy członkowie rodzin, ostateczną, że tak powiem, formą ich poszukiwania prawdy była ta skarga. Rzecz jest nieprawdopodobna zupełnie, dlatego że Rosjanie no w takim najlepszym sowieckim stylu umarzali wszystkie postępowania, odwalali, że tak powiem, ich wszystkie wnioski jeszcze na etapie właśnie tych sądów w Moskwie, twierdząc, że skoro nie ma ciał, to nie ma sprawy. Oni nie mogą zostać potraktowani tak jak ci, którzy zostali w wyniku, nie wiem, ekshumacji niemieckiej, burdenki, polskich ekshumacji po roku 91. Nie mogą być po prostu tak samo traktowani, nie ma ciał. Więc odwalcie się po prostu od Federacji Rosyjskiej. Sprawa jest nie wiadomo jaka, oni zaginęli, wprawdzie są na liście, ale my nie wiemy, gdzie oni są. I oni po prostu jakby skierowali sprawę do... wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Obywateli. Dlaczego ta notatka, zobaczcie państwo, jest pilna? Są, mówię, egzemplarze takie, że dopiski są natychmiast. Tutaj zresztą pokażę zaraz następną stronę. Trzeba pilnie zwołać spotkanie z premierem Tuskiem albo z jakimś jego przedstawicielem. Istotne są po prostu te fragmenty, które tutaj zakreśliłem, nie będę wszystkich czytał, ale żebyście mieli państwo jasność, zobaczcie, kto jest podpisany. Tak? I czytamy... Kto? Radosław Sikorski. Sikorski. No i czytamy... I czytamy fragmencik taki. Przedmiotowa sprawa będzie miała bezpośredni wpływ na ocenę działań rządu polskiego przez polską scenę polityczną, czyli wewnątrz, i społeczeństwo, oraz będzie miała swoje poważne implikacje na stosunki polsko-rosyjskie oraz europejskie. Nie można wykluczyć, że ewentualna przegrana Rosji w tej sprawie zostanie przez nią propagandowo wykorzystana do uzasadnienia decyzji o wystąpieniu z Rady Europy i wypowiedzeniu konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Niezależnie od naszych intencji, bylibyśmy wówczas postrzegani jako państwo, które przyczyniło się do kryzysu jednej z instytucji europejskich. To jest po prostu coś tak potwornego, że to może polski minister spraw zagranicznych takie coś napisać. Tu jest wiele wątków zresztą.
Pilna notatka. Podpisał się urzędnik Federacji Rosyjskiej po czymś takim, pilna to było rozumiałe. Ale polskiej to... Żebyście państwo to zrozumieli, żebym był precyzyjny. Oni czyhają, żebyśmy się tutaj potknęli. Ci, co tam oglądają w tych różnych instytucjach. Ona dotyczy tego, czy rząd polski, dlatego że Europejski Trybunał Praw Człowieka zapytał polski rząd, czy w sprawie formalnie prywatnej 13 obywateli, bo tak normalnie jest, rząd polski jako strona, no bo z drugiej strony jest strona, czyli rząd rosyjski, państwa, które jest objęte tą skargą, czy będzie uczestniczył. I tu są, nie ma czasu o tym mówić, są po prostu rozważania. Pewien inteligentny, patriotycznie nastawiony urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych napisał jednoznacznie do Radosława Sikorskiego. Ze względów moralnych i każdych innych, my nie możemy po prostu w tej sprawie nie uczestniczyć. Już nie chcę jakby opowiadać, jak to później w praktyce wyglądało, ale to jest jakaś niesamowita sprawa. Tutaj mam wyrok w tej sprawie. Zobaczcie państwo, jaki duży. Ona jest częściowo wygrana, częściowo przegrana. Wyrok zapadł w 2013 roku. Powiem państwu, że to jest jakaś nieprawdopodobna historia, kiedy te rodziny złożyły ten wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To wiecie państwo, że jak trafiła ta skarga w 2007 roku w listopadzie do Trybunału, to zawieruszyła się w sekcji rosyjskiej, gdzie pracują prawie sami Rosjanie, i rekomendacje napisali prawnicy rosyjscy do sędziów Trybunału, że tej sprawy nie należy w ogóle przyjąć, należy ją odrzucić. Wcale nie Polacy, chociaż tam oczywiście też pracowali, zawsze tam delegujemy swoich przedstawicieli, zauważyli, że coś jest nie tak. Przeczytali po prostu, pochylili się osobiście nad tą skargą. Niesamowite są opowieści o tym, w dokumentach nawet. Zamówili film Wajdy, książki anglojęzyczne, to jest bardzo ważne, żeby były książki o Katyniu anglojęzyczne. Zaczęli się po prostu uczyć i za głowę się złapali, że ci Ruscy, którzy po prostu faktycznie w tej sprawie infiltrowali Europejski Trybunał Praw Człowieka, rekomendowali uwalenie tej sprawy. I sprawa jakby wbrew Ruskom została po prostu uruchomiona i pokazała w ogóle niesamowite kulisy. W ogóle też nie ma czasu. Rosjanie na przykład mówili o tym, że w tamtym czasie, kiedy był prowadzony reset i polski rząd, który przystąpił do tego, miał monitoring sprawy na bieżąco. To wiecie państwo, co Rosjanie mówili na przykład, dlaczego nigdy nie pokażą Polakom w jakiejkolwiek formie żadnych następnych materiałów, poza tym, co było propagandą, tam Komorowski dostał, przywiózł, zrzucił w cawie i tak dalej, nawet IPN-owi nie dał, część potem dał, prawda, potem ja znalazłem i tak dalej. Poza tym teatrem najważniejsza kwestia to było 30 kilka tomów i Rosjanie tam przed Europejskim Trybunałem w Strasburgu powiedzieli, nigdy wam tego nie damy, dlatego że tam są w tych 35 tomach najważniejsze rzeczy dotyczące kulis, mechaniki całej przeprowadzenia operacji katyńskiej, a poza tym państwo rosyjskie stoi na gruncie następującym, to znaczy wszystkie metody operacyjne, które były stosowane przez wywiad i kontrwywiad sowiecki, których my jesteśmy kontynuatorami, podlegają ochronie i nie będziemy po prostu żadnych materiałów wam na ten temat dawać. Przy czym podtrzymali oczywiście to, że skoro nie zidentyfikowano nigdy ciał tych dwóch oficerów, to po prostu oni sprawy nie będą ciągnąć i tak to wyglądało. Dobrze. Z tego co pamiętam, takich wątków jest więcej, prawda, którą byście weszli i kontynuowali, ale bądźmy symetrystami. Przyjechaliście się panowie po tych latach... Przepraszam, ale czy to jest obowiązkowe? Nie, to nie jest zestaw obowiązkowy, no ale uczciwość intelektualna i historyczna nakazuje jednak zająć się obszarem historycznym naszych czasów po roku 2015. Zmienia się wszystko praktycznie, tak się przynajmniej wydaje. A od 2020 roku, no to już w ogóle rewolucja
bo jest wojna na Ukrainie, mamy wojnę napastniczą. Wiele się, wszystko, mnóstwo się rzeczy zmieniło i logiki. No to panowie, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Dlaczego sprawa zbrodni katyńskiej na forum międzynarodowych w relacjach polsko-rosyjskich stoi? Ale ja odpowiem w taki sposób, nie odnosząc się bezpośrednio do samej sprawy. To jest do sprawy samego Katynia, no bo chyba się zgadzamy po tym choćby krótkim, po tym krótkim rzucie oka na podstawowe dokumenty, o których tutaj profesor Cęckiewicz mówił, że skoro sprawa Katynia jest sprawą węzłową i kluczową dla w ogóle relacji, dla zrozumienia relacji polsko-rosyjskich w okresie resetu, to z mojej perspektywy odpowiedź na twoje pytanie wygląda w ten sposób. To jest tak naprawdę nie odpowiedź, tylko to jest seria pytań. Chociażby seria pytań dotyczących tego, dlaczego komisja badania rosyjskich wpływów w Polsce była komisją, która powołana została wtedy, kiedy została powołana. Z jakiego powodu dokumenty, które dla mnie były szokujące, a dokumenty, które zobaczyłem w wyniku kwerendy przeprowadzonej przez, które państwo poznali w serialu Reset, no były po prostu, znaczy dopiero z tymi dokumentami można było zrozumieć, co w istocie w Polsce działo się w okresie, o którym mówimy. I jeśli ja miałbym szukać odpowiedzi na pytanie, co się wydarzyło, to zadawałbym również pytania o to, z jakiego powodu tego rodzaju kwestie nie zostały wyświetlone, pokazane tak naprawdę na samym początku władzy obozu Zjednoczonej Prawicy. Bo to są rzeczy, które przynajmniej dla mnie, myślę, że dla wielu z nas były i są kwestiami kluczowymi. Dla mnie w momencie, kiedy zobaczyłem pierwsze dokumenty resetowe dotyczące, zresztą właśnie to też ciekawe, spraw dotyczących rozmów na temat sprzedaży rafinerii gdańskiej czy planów sprzedaży rafinerii gdańskiej czy też Lotosu rosyjskim spółkom. Bo to była kwestia, która mnie zainteresowała przecież w gruncie rzeczy pod koniec już rządów Zjednoczonej Prawicy. I z mojej perspektywy wówczas otworzył się jakiś po prostu kosmos dokumentów znajdujących się w polskich instytucjach, w polskich ministerstwach, które dotyczą fundamentalnych, węzłowych spraw, o których czytaliśmy wielokrotnie. Ja nie mówię wcale o dokumentach klauzulowanych. Mówię o dokumentach, które są i były dostępne w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznych, podstawowych pytań, jakie może zadawać dziennikarz, prosząc o dostęp do dokumentów, czyli podstawowych rzeczy, które uzyskać można w drodze ustaw regulujących sposób archiwizowania dokumentów w Polsce. I to jest moim zdaniem kluczowe pytanie, w którym zawiera się z całą pewnością pytanie dotyczące sprawy Katynia. Więc myślę, że sprawa jest w gruncie rzeczy Obecności pana prezesa. Przywołajmy to, że 30 listopada tego roku będziemy obchodzić 20. rocznicę wszczęcia śledztwa katyńskiego przez piąt IPN-owski. Jest to jakiś pretekst do zamknięcia klamrą tej sprawy, wyjaśnienia poprzez chociażby taki jakiś węzłowy raport na temat ustaleń przebiegu tego śledztwa i całej tej dyskusji, otoczki, którą teraz my prowadzimy. No ale panowie, no przecież to tak, z jednej strony mamy rocznicę, jakiś ciąg postępowania, zespół, który od 20 lat funkcjonuje przecież w strukturze, no ale 2 lata temu prezydent Andrzej Duda publicznie 10 kwietnia 2022, dwa miesiące, tak, po wszczęciu napastniczej wojny przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie, no jednak złożył publiczne zapewnienie, nieprzymuszony, o złożeniu skarg do międzynarodowych trybunałów w sprawie zbrodni katyńskiej, tak? Dla tych celów, które przecież ty przeczytałeś, cytując uchwałę Sejmu z 2005 roku. Co się stało takiego, że zatrzymano się? Znaczy, bo ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem. Znaczy, co zatrzymało prezydenta przed skonsumowaniem publicznie złożonej obietnicy i bardzo ładnie, że wszystko logicznie sformułowane zostało. Znaczy, co takiego się mogło stać? No bo wy wykopaliście mnóstwo dokumentów i relacji świadków z okresu 2007-2014 i wiemy, co się stało. Teraz opowiadaliście, co się stało. No, elementarna polityka i wpływów rosyjskich w państwie polskim. No, gdybyś miał czas prawdopodobnie prowadzić sprawę Komisji Państwowej, to byś się tym zajął.
bo to jest jeden z elementarnych obszarów, gdzie można spokojnie udowodnić na archiwach MSZ-owskich, WBH czy Kancelarii Premiera o realnych wpływach rosyjskich w państwie polskim wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne, a także międzynarodowe. No ale co się stało takiego teraz, panowie? No? Bo ja pojąć tego nie mogę, naprawdę. Wierzcie mi, no po prostu nie mogę tego pojąć. Dlaczego się, kto i co spowodowało, że zaciągnięto hamulec ręczny? No ja nie wiem, patrzę na ciebie, to wydaje mi się, że jesteś odpowiednią osobą, żeby mi pomóc zrozumieć czasem rzeczywistość. Czasem jestem gościem Piotra Wojciechowskiego i zawsze każde spotkanie na różne tematy dochodzi do takiego momentu. No, jak jest, nie wiem, o Departamencie Pierwszym MSW, to Piotr się pyta, dlaczego ci ludzie SB z Departamentu Pierwszego później do Zarządu Pierwszego UOP trafili albo w ogóle do Urzędu Ochrony Państwa, albo dlaczego coś tam, no... No co ci mam powiedzieć? No, napisałem po prostu, że wszyscy mamy to w jakimś sensie nieprzepracowane i musimy walczyć o jakość tych, którzy się do jakiejś tradycji patriotycznej odwołują, żeby mieli wolę. No, może się nauczą, jak trzeba posiadać wolę polityczną od tych, z którymi dzisiaj są w konflikcie. No, ci mają wolę w złych sprawach i przeprowadzają, że tak powiem, swoje projekcje polityczne, również dotyczące, żeby było jasne, pamięci historycznej. Tak? No, w sobotę był wielki artykuł w Gazecie Wyborczej wzywający do rozprawy z Instytutem Pamięci Narodowej. W dwóch kontekstach się tam pojawiłem, ale właśnie oba konteksty są te resetowe. Wszystko, co ja tutaj państwu mówię, to tam pan Friszkę, Libionka, wnuk, Persak i ktoś tam jeszcze. Słucham? Engelking, no, znana z rzetelności naukowej. Oni mówią, że to są rzekome wpływy rosyjskie. To jest w ogóle kraj bez wpływów rosyjskich. Wiecie państwo, żeby na polu bitwy warszawskiej zbudować pomnik i cmentarz Sowietów, to naprawdę po prostu to nie ma nic wspólnego z żadnymi jakimikolwiek wpływami rosyjskimi w Polsce, albo robić takie rzeczy z Katyniem. No ale ja ci nie odpowiem jakby na to pytanie, więc jakby... Proszę ciebie już któryś raz, żebyś mnie zwalniał z odpowiedzi na tego typu pytanie. Możemy powiedzieć jeszcze inaczej. No nie przypadkiem akurat ta ekipa chce likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Chce usunięcia prezesa Nawrockiego, który dziś, no to warto w ogóle powiedzieć, może Karolowi nie wypada o tym powiedzieć, prezesowi nie wypada o tym powiedzieć, ale Federacja Rosyjska dzisiaj za każdy zwalony przez niego pomnik w Polsce ściga go formalnie, po prostu uruchamia procedurę karną. Brawa, tak, to jest właśnie tak. Dokładnie tak. Więc... Niech prezes czuje poparcie wasze, tak. Ono jest teraz ważne. Tak. W gruncie rzeczy można by do tego przykładu zredukować cały projekt likwidacji, projekt likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Znaczy, co chcemy, prawda? Chcemy iść pod rękę znów z Moskwą i zresztą widzieliście państwo, słyszeliście państwo te cytaty od początku, ten IPN. Tutaj bym mógł państwa zarzucić po prostu, Ławrow mówi o tym po 10 kwietnia 2010 roku. No dobra, ale jak już wszystko żeśmy z tym Katyniem w zasadzie załatwili, to po co w tym IPN-ie tam dalej chodzą wokół tego, tej sprawy Katynia? Sikorski ma nawet problem, jak odpowiedzieć na to, bo formalnie jakby władza nie ma wpływu na to, jak śledztwo tam jest prowadzone i tak dalej. No jakby procedura wyboru prezesa jest skomplikowana, złożona. No i mówi, no ale to jest jakby niezależna instytucja, to jest IPN, trochę jak z zatrzymaniem Zakajewa, prawda? Fajnie, żeście go zatrzymali, ale już reszta to sąd po prostu, no to jest demokracja tak naprawdę. Ale Ławrow tak mówi, że to przecież nie ma znaczenia, najważniejszy jest gest, że go zatrzymaliście, tak. O to nam chodzi. Ale diagnoza bez konsekwencji, to w ogóle tak tutaj bardziej powiem o tym, co jest jak... w jakimś sensie naszym wspólnym doświadczeniem tego zespołu, który nad filmem pracował. Z każdym kolejnym odcinkiem, z każdą kolejną rozmową, z każdym kolejnym wywiadem, z każdym kolejnym dokumentem zadawaliśmy sobie pytania, których wspólną konkluzją, taką z perspektywy czasu, była konkluzja, no, diagnozy bez konsekwencji. Znaczy przyjmujemy
jako, i to mówię, jako wspólnota po prostu, bo to dotyczy nas wszystkich jako obywateli. Przyjmujemy, że pewien stan rzeczy nawet istnieje, nawet spieramy się o niego, prowadzimy jakieś debaty, Gazeta Wyborcza sobie napisze coś, ktoś inny napisze coś innego, ale nawet jeśli zgodzimy się co do pewnych fundamentalnych kwestii, a mam wrażenie, że w kwestii tego, czym był Katyń, to Polacy się zgadzają, może z jakimiś niewielkimi wyjątkami, patrzę na te podpisy pod dokumentami, to mimo wszystko nie wyciągamy z tego konsekwencji. Nie przechodzimy do realnych działań i nie przechodzimy do, no właśnie, do skonsumowania wiedzy. I to w pewnym sensie jest również jeden z pewnie z gorzkich wniosków dotyczących tego 8-letniego okna, w którym no bardzo wiele rzeczy jednak można było zrobić i bardzo wiele rzeczy można było pokazać. I dodam może jeszcze jedną rzecz, bo to też warto powiedzieć. To, że w polskich instytucjach znaleźli się tacy ludzie jak Sławek, który się tym zajmował, ale również ludzie, którzy podejmowali przecież decyzje i swoimi podpisami decydowali o tym, żeby zdjąć klauzulę z określonych dokumentów. Ludzie, którzy zdecydowali się wziąć udział w pracach komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce, biorąc na siebie odpowiedzialność. Bo prawie wszyscy już są wyrzuceni z pracy za to. Także efektem no, nazwiska są niestety znane publicznie, więc... Ale efektem, ja po prostu chciałbym, żeby również tym ludziom podziękować, bardzo wielu z nich, bo wiedza, którą poznaliśmy, znaczy fakt, że w ogóle z tą diagnozą mamy dziś do czynienia, że wiemy, co jest w tych dokumentach, to były również decyzje, które wymagały osobistych, ja się nie waham tego powiedzieć, osobistej odwagi. Tak samo decyzje dotyczące tego, żeby te rzeczy zacząć mówić i pokazywać publicznie. Ja się bardzo cieszę, że telewizja publiczna, której prezesem był wtedy Mateusz Matyszkowicz, zdecydowała się zrobić rzecz, no, która jest no, tak naprawdę rzeczą no, niezbyt oczywistą, żeby komuś pozwolić zrobić 17-odcinkowy serial dokumentalny o jakichś starych kwitach. To są rzeczy, które są bazą wiedzy, która zostanie na lata. I w tym sensie ona jest bazą, która... No nie, no jak jest tutaj jeszcze Czarek Gmyz, bo był przed chwilą, on zawsze powtarza o tym, że nie płoną rękopisy i mówi to w oryginale. Nie, no nie płoną takie rzeczy. Dyskietki też. Takie rzeczy nie płoną. Ta wiedza jest i ta wiedza raz ujawniona jest po prostu wiedzą, która będzie dostępna dla badaczy, dla dziennikarzy, dla naukowców. I miejmy nadzieję również dla polityków, którzy, a także w ogóle decydentów w różnych instytucjach, którzy na podstawie tej wiedzy będą wyciągać wnioski, podejmować decyzje na przyszłość. No to też jest jeden z elementów pewnego podsumowania, pewnej refleksji, której musimy dokonać. To, co mówisz, to powoduje, że przypominam sobie trochę 5 lat temu tu. Było takie spotkanie na 2 dni przed obchodami stulecia odzyskania niepodległości. To pamiętam dokładnie, to był chyba 9 listopada 2018, było spotkanie przeze mnie zorganizowane w przystanku Historia dotyczące właśnie zbrodni katyńskiej, na której była pani Małgorzata Kuźniar-Plota, czyli ta, która od początku prowadzi śledztwo, pani Maria Schoner-Binienda i Jan Parys. I pamiętam, że Jan Parys, który na świeżo był przecież dyrektorem gabinetu politycznego ministra Waszczykowskiego, który był przyciśnięty przez salę za niemoc, imposybilizm, w pewnym momencie nie wytrzymał, powiedział, proszę Państwa, to nie jest tak, że to nie na najwyższych szczeblach się o tym wszystkim decyduje. Tak? I przywołał wtedy może nie przykład wniosku, też skargi Rzeczpospolitej Polskiej do Międzynarodowego Trybunału o sprawie katyńskiej, ale powiedział, to nie było skargi w sprawie zwrotu Tupolewa. Proszę, ale powiedział, że to nie na najwyższych szczeblach? Że to na najwyższych, znaczy no przez dwukrotne zaprzeczenie, tak? Już tak broniąc się, że się okazuje, że na najwyższych szczeblach władzy wykonawczej i politycznych takie decyzje się zapadają, tak? No bo już był taki moment, tam nawet godzina 32 minuta, proszę Państwa, to sala rży ze śmiechu z niego. Znaczy, no
Przepraszam, no po prostu jest wybuch po prostu śmiechu za te tłumaczenie się puste, ten imposybilizm, który wytknięty został, tak? Ale właśnie to jest tak, ale to jest ta gorzka refleksja, tak? Że to jest jednak na najwyższych szczeblach te błędy, czy też te grzechy zaniechania się popełnia. A czy są jakieś pozytywne jakby propozycje? Czy jest jakaś, widzicie w przyszłości dla sprawy katyńskiej osądzenia, wygrania, postawienia tej sprawy przed sądem, Międzynarodowym Trybunałem Federacji Rosyjskiej, zmuszenia ich, żeby upadła na kolana i zrobiła to, co powinna zrobić, czyli przeprosić, zapłacić i zrehabilitować naszych żołnierzy, osób cywilnych zamordowanych w tej zbrodni. Czy widzicie jakieś jasne punkty? No ale państwo polskie musi tego chcieć, tak? No bo jakby to jest... Pytasz o to, rozmawiamy o tym już za długo, 15 czy 20 minut ostatnie. Obawiam się sytuacji, w której jakaś optymalny moment by się pojawił, a zwycięży polskie taka niemoc, takie stwierdzenie, że to nie jest istotne. No przecież statystyczny polski patriota uważa, że o sprawie Katynia wiemy wszystko. No a nie wiemy wszystkiego. My się nie upominamy o swoich. My się nie upominamy o tych, o których mówił Putin w rozmowie z Kwaśniewskim przez telefon w Łomży. No to trzeba chcieć, prawda? Trzeba, i to, co mają Rosjanie, co ta sprawa tej skargi pokazywała na każdym etapie, konsekwentna praca, super prawnicy przerzuceni do Strasburga, wynajęci jeszcze prawnicy na Zachodzie. No to jest naprawdę bardzo taka konsekwentna, szczegółowa, ktoś by powiedział nudna robota. A tutaj no nie ma właśnie tej konsekwencji. Jest diagnoza bez konsekwencji i nie ma woli. No to jest jakby podstawowy problem. No. Ja prosiłem o jasne ale to punkty. dotyczy, bo ci pytasz o jasno jakiś tam element. No nie mam żadnego dobrego przesłania. No nie wiem, gdyby pan generał Pytel, Nosek i Dusza swój dialog i współpracę partnerską z FSB prowadzili w taki sposób, żeby wyciągnęli te 35 tomów akt, nad którymi i tak FSB po prostu trzyma łapę, bo cała archiwistyka rosyjska to jest FSB, to ja bym, że tak powiem, swoją wełnianą czapkę zdjął przed nimi i powiedział, nie, no super, może żeście jakieś głupoty tam robili i tak dalej, ale żeście te akta... Tylko, że tam w ogóle w rozpisaniu takiej współpracy to nie ma w ogóle takiego punktu, tak? To jest ta różnica cywilizacyjna między postkomunistyczną Polską a, nie wiem, Stanami Zjednoczonymi, gdzie po prostu Donald Trump jedzie na spotkanie z przywódcą Korei Północnej, podpisuje z nim umowę i jednym z elementów po prostu tej umowy jest ekshumacja, jest poszukiwanie swoich, którzy zginęli, nie wiadomo gdzie są pochowani w wojnie koreańskiej. No po prostu... To jest w DNA, to musi być, ale jak my handlujemy sprawą Katynia, proszę bardzo, to już wytyczne tezy dla prezydenta Komorowskiego, 11 kwiecień 2011, wskazujemy równolegle na uniwersalny wymiar tej zbrodni. To jest wewnętrzny dokument, oni wewnętrznie jakby są przekonani, że z tym Katyniem to tak za ostro nie trzeba, to trzeba powiedzieć, no nie, no jest Katyń, ale jest po prostu tysiące innych zbrodni są jeszcze. To, co pokazujesz tu, jest dowodem na to, że to, tak, co zostało wypracowane, zrealizowane w roku 2010, szokujące dla nas również, dla dziennikarzy, obejrzenie wideo relacji w archiwach telewizji polskiej, to są rzeczy, których, no nie wiem, chyba też nie widziałeś wcześniej. Tak. Kiedy oglądaliśmy te po prostu całe godziny nagrań tego, co działo się wtedy w Katyniu 7 kwietnia, jak polski premier po prostu ustawiony jest w charakterze no, jakiegoś realizującego w gruncie rzeczy rosyjską doktrynę o uniwersalizacji Katynia, człowieka, który tam jest po to tylko, żeby mógł zabłyszczeć Władimir Putin, właśnie, to są właśnie te rzeczy. Mija rok i to jest oficjalne, dokładnie. Bo to jest istota rzeczy, co jest w głowie. Co jest w głowie. To znaczy jak Katyń nie jest dla nas, że tak powiem, tożsamościowym, narodowym DNA, że to jest taka kwestia, której wiadomo, że nikt w relacjach z nami, w tym Rusek, by nie postawił jako
takiej, która stałaby się przedmiotem handlu. Nie, my jesteśmy rozpoznani jako tacy, którzy mogą o tym sobie po prostu dyskutować. No nie, mam tutaj gdzieś cytat. Ławrow mówi do Bogdana Borusewicza 9 lutego 2010 roku. My w sprawie Katynia musimy wyrazić wspólny żal. No, w ogóle symetryzm Katynia, na przykład w Gdańsku Putin mówi do Tuska, że Katyń, Las Katyński to jest miejsce kaźni Rosjan, tam Łotyszów i tak dalej, różnych. I zobaczcie państwo, bo dzisiaj jest to tak przedstawiane, niedawno był zresztą artykuł Rotfelda, po co on zrobił reset i że to wspaniała w ogóle sprawa. I głównym argumentem jest teraz to, że oni w wyniku swojej jakiejś no, niewyobrażalnej kombinacji dyplomatycznej doprowadzili do tego, że zmusili tego biednego Putina do przyjazdu do Katynia. Tam go w zasadzie upokorzyli, on tam jakby potwierdził. W ogóle my się cieszymy, że Putin potwierdził w 2010 roku słowa Jelcyna z Polski z 93 i Gorbaczowa z 90, że Sowieci zabili polskich oficerów, ale to jest właśnie tak przedstawiane, ale zapominamy, kto z państwa pamięta po prostu, jak zostały skonstruowane, nie mogę o wszystkim mówić, bo nawet służby specjalne napisały na ten temat przeinteresującą analizę. Ale jak zostały skonstruowane obchody w Katyniu 7 kwietnia, te bohaterskie, na których Tusk był z Putinem? No zostały skonstruowane tak, że najpierw polski premier oddaje hołd rosyjskim ofiarom. No dokładnie uniwersalizacja. A potem oni spacerują i idą sobie tam do polskiego memoriału. To są różne Katynie, w tym Polski. Tak, jest ileś Katyni. I Polski, niesamowite, Putin na przykład mówi o tym, że pamiętajmy, no w Katyniu leżą też czerwonoarmieńcy, których Niemcy zmusili, czyli w ogóle, że Sowieci, że sowieccy żołnierze dokonywali w zasadzie tej ekshumacji pod nadzorem niemieckim, czyli że jeszcze oni mają te zasługi, bo jeszcze nas ekshumowali, naszych w 43 i tam potem zostali po prostu zgładzeni przez Niemców i pochowani też w tych dołach. Po prostu to jest coś i te gładkie mowy w tym Katyniu, przecież te przemówienia, później ten polski premier przy tym samochodzie, to wszystko czekasz, go tam Putin zabierze, prawda, to są jakieś straszne w ogóle historie, to wszystko wynika, bo już tam pal 6 Donald Tusk premier, chociaż no to jest premier mojego państwa, mojej ojczyzny i nie chciałbym, żeby tak było, ale proszę państwa, no ile ludzi po prostu szlachetnych nie widzi, ma jest ślepych po prostu na jedno oko albo już na oba i po prostu tych wszystkich rzeczy, o których my tutaj mówimy, nie widzi. To jest w ogóle coś niesamowitego, przecież to jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki, to wszystko można o tym jakby poczytać, filmy żeśmy zrobili, no przecież taki osów, no to jak my żeśmy robili ten film, no to ja w ogóle nie zdawałem sobie do końca sprawy, jakie były okoliczności tego, co tam się w ogóle działo. I tam ci ludzie, z których po prostu, to jest zasadne, żeby użyć pojęcia gimbaza, ci uśmiechnięci po prostu nabijali się, że oni 15 sierpnia 2010 roku przyszli z transparentami, im się chciało tam po prostu stanąć w tym Osowie, na tym klepisku i nie wpuścić ambasadora Grinina, żeby tam z tym swoim po prostu wieńcem i tą ruską flagą, która tam, wiecie państwo, że ona do dzisiaj, tam ta szarfa po prostu leży, żeby go tam nie dopuścić do tego miejsca, bo oni protestowali przeciwko temu, jak wygląda ten pomnik Armii Czerwonej, którzy w 20 roku tam zginęli, idąc na Warszawę i państwo polskie, to jest w dokumentach, żeby było jasne, oni o tym mówią, że my symetrycznie musimy wam coś zrobić na rocznicę roku 20 w kontekście waszych poległych i jeńców. No to zrobili. Wiecie państwo, kim trzeba być? Nieprawdopodobne. Kim trzeba być, jeśli chodzi o polskiego urzędnika, ministra, prezydenta, żeby wybrać 15 sierpnia 2010 roku na otwarcie memoriału ruskiego, sowieckiego na polu bitwy warszawskiej? No weźcie państwo mi, to można, nie wiem, 12 października niech zrobią tam w rocznicę Lenino, czy nie wiem, w listopadzie, w rocznicę rewolucji październikowej, niech tam tych Sowietów jakoś gdzieś grzebą. 15 sierpnia?
na polu Bitwy Warszawskiej, jednej z najważniejszych bitew, zrobić po prostu memoriał i ten Greenin jedzie tym swoim czarnym samochodem i tam tych 15 czy 20 Polaków, szacunek dla nich, w tych koszulkach po prostu z transparentami, nie wpuszcza tego Greenina i on się zwija z powrotem, a ta szarfa to nie wiem, to później pewnie ktoś tam albo on gdzieś w nocy przyjechał i tam rzucił i ona leży do dzisiaj. No, to są niesamowite historie. Ja na przykład, ty się tak pytasz właśnie, a dlaczego? Ja nie wiem, na przykład Andrzej Kunert, którego cenię, lubię, znałem go po prostu przez tyle lat, odwiedzałem go w domu. Ja nie wiem, dlaczego on w ogóle dał nazwisko do tego. Jeszcze go tam Bronisław Komorowski kazał mu tam pojechać i się, że za przeproszeniem, wykłócać z tymi biednymi ludźmi. Przecież Andrzej ma takie same poglądy jak ci ludzie. Ale on tego bronił i stał przy tym po prostu, przy tym czymś. Tam jeszcze, wiecie państwo, tam początkowo tam takie bagnety miały być wbijane w polską ziemię, te sowieckie bagnety. Te bagnety były. Tak, bo teraz ich chyba nie ma. Tak. Teraz i ten nie ma, Andrzej był. Stał na tle tego badziewia, po prostu tego pomnika i mówił do tych ludzi tam, przecież ja mam takie poglądy jak wy, przecież to nie jest żaden pomnik Armii Czerwonej, to jest tylko szacunek dla tych, którzy tutaj zginęli, to jest cmentarz. Przecież oni, to prości żołnierze, zawsze jest prosty żołnierz, on idzie na Warszawę, szacuneczek prosty żołnierzu, chcesz tylko po prostu nam stolicę za... prości żołnierze, za, nie? Tak, prości Buczy, żołnierze. Tak. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, po prostu dlaczego tak jest, ale jak państwo, że tak powiem, w swoich głowach tego nie przepracujecie, nie będziecie w najmniejszych. Pamiętajcie o słowach świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Trzeba się doskonalić w małych rzeczach. Nie zajmujcie się po prostu, nie wiem, Tuskiem, Ławrowem, czymś tam jeszcze. W małych rzeczach zwrócić uwagę komuś gdzieś. Żeby tak nie robił, żeby po prostu, jak mówi ten kraj, to żeby powiedział nasz kraj. To są małe rzeczy po prostu, ale z nich kiedyś będzie ten owoc, o który upomina się tutaj na każdym spotkaniu Piotr Wojciechowski. Amen. Michale. Tak, chciałbym tylko krótkie podsumowanie i bym, że tak powiem, jako prowadzący, ale też mający zaszczyt tutaj gościć pana prezesa, zapytać się, czy pan prezes w pierwszej kolejności chciałby coś powiedzieć, bądź po zakończeniu tej rundy odnieść się. Na sam koniec mogę zadać pytanie, ale myślę, że powinni państwo... Dobrze, czyli bardzo dżentelmeńsko. Dżentelmeńsko, dobrze. Panowie, to po pół minuty... Dobrze. Michale, reasumpcja. Pół minuty. Ja nie wiem, może Sławek jeszcze ogłoszenie będzie miał na koniec, ale to tak patrzę na niego, nie wiem. Ja już nic więcej nie mam do dodania. Ja nie ogłaszam, więc też nie ogłoszę. Znaczy ja jestem niepoprawnym optymistą. Uważam, że jednak poradzimy sobie z tą sprawę i rzucimy na kolana Rosjan, jeżeli chodzi o zbrodnię katyńską. Mamy bądź co bądź Instytut Pamięci Narodowej. Mamy ludzi, którzy się nie boją tą sprawę podnosić, o nią walczyć. Zasób intelektualny, wiedzy, piór, montażystów, przepraszam, tak powiem, dziennikarzy, którzy potrafią robić rewelacyjne materiały i kształtować opinię publiczną pierwszej kategorii. Wierzę, może to jest właśnie to, co ty mówiłeś, że chodzi o naszą świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus, że modlitwa, czy też wsparcie modlitewne wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy spowoduje u niego jakąś radykalną refleksję i wypełnienie tego, co publicznie dwa lata temu sformułował, dokładnie 10 kwietnia 2022 roku, i dotrzyma słowa przed końcem swojej kadencji. Teraz max 10-20 minut dla państwa. Proszę o pytania w przedmiocie sprawy, o przedstawianie się. Pan naczelnik rządzi mikrofonem. Proszę bardzo. Pytania do naszych gości. Dzień dobry państwu, nazywam się Andrzej Mylak, prezes Komitetu Katyńskiego. Od 70 lat wraz z bratem Stefanem i braćmi zajmowaliśmy się problemem Katynia. My postawiliśmy pierwszy pomnik na powązkach wojskowych w 81 roku, a w 81 roku także krzyż w Osowie
upamiętniający miejsce śmierci księdza Ignacego z Chorupki. Tak jak tu mówił pan profesor, ten pomnik poświęcony 15, mający być poświęcony 15 sierpnia w Osowie, poświęcony Sowietom, zbrodniarzom, gwałcicielom, mordercom Polski, nie został poświęcony i odsłonięty dlatego, że grupa mieszkańców, ale także pan Waldemar Bąkowski, ówczesny senator, stanął tam, byłem także i ja, i broniliśmy. Ambasador sowiecki wraz z panem Kunertem stali w czarnym samochodzie kilkadziesiąt metrów dalej, czekali w szarpy, wieńce, wszystko miało być zrobione. Uratowaliśmy w jakiś sposób honor i sprofanowanie tego świętego polskiego miejsca. Chciałbym panom podziękować za ten temat, sprawa Katynia, bo Katyń, najokrutniejsza zbrodnia dokonana ludobójcza przez Rosjan na jeńcach wojennych, powoli przycicha. W 2010 roku zyskał znowu wielką, powszechną popularność na skutek zamachu w Smoleńsku. Trzeba powiedzieć, że proces o pamięć o Katyniu i prawdę jest i trwa od 1940 roku. Katyń był aktem założycielskim PRL-u i wszystkie kolejne władze, nie wyłączając chyba i poprzednich, i obecnych, mają zadanie tłumić sprawę i nie wyjaśniać sprawy Katynia. W Bazylice Świętego Krzyża miała powstać i sanktuarium katyńskie, na które wyraził zgodę papież, prymas Józef Glemp, ówczesny proboszcz Mieczysław Kozłowski i niewidzialna ręka agentury sowieckiej tą sprawę utrąciła. Trzeba powiedzieć, że pierwsze śledztwo katyńskie wdrożył i wcielił pan minister Piątkowski. Po przejęciu władzy przez panią Suchocką, kiedy ministrem był pan Włodzimierz Cimoszewicz, natychmiast tą sprawę zlikwidował. Śledztwo IPN-u prowadzone obecnie od 20 lat na wniosek Komitetu Katyńskiego. Wielokrotnie byliśmy u ówczesnych prezesów IPN-u, pana Kieresa i pana Kuleszy. Bronili się wszelkimi sposobami, argumentując, że tego śledztwa wdrożyć nie można. Ale prawnik, wyleciało mi jego nazwisko, Kamiński, poradził nam, żeby zrobić to w odpowiednim czasie. Tydzień przed upływem terminu przedawnienia, kiedy można by było wdrożyć to śledztwo, my złożyliśmy pismo. Pan Kulesza i pan Kieres, aby przywrócić, jakby uwiarygodnić rodziny katyńskie, które były pod ciągłą kontrolą agentury rosyjskiej, dopuścił ich także do podpisania tegoż zawiadomienia o wszczęciu śledztwa. I to śledztwo od 20 lat prowadzi pani Flota. Szanowni Państwo, są bardzo mocne i niewidzialne siły, które blokują wszystkie rządy od 1945 roku, polskie i niepolskie, przed podjęciem odważnych kroków
prowadzeniu śledztwa katyńskiego. Żeby to śledztwo podjąć i cośkolwiek zrobić, to trzeba chcieć. A deklaracje poszczególnych i ministrów, i głów państw, premierów, tu nie mają żadnego znaczenia. Są tylko słowa. Cierpią na tym rodziny i przodkowie tych, którzy zginęli i którzy do tej pory nie znają miejsca spoczynku ukrytych, zamordowanych, nie rozstrzelanych, ale zabitych strzałem w tył głowy polskich jeńców wojennych. Proszę zobaczyć i powiedzieć, gdzie w Warszawie jest pomnik katyński postawiony przez władzę, czy Warszawy, czy Polski. Pomnik na Powązkach katyńskich postawił Komitet Katyński z własnych pieniędzy, własnym sumptem. Na podwalu stoi także postawiony przez Komitet Katyński ten wagon stojący przy ulicy Muranowskiej, Wojciech Ziembiński. Jemu zawdzięczamy to. A gdzie jest pomnik, który postawiły polskie władze? Nie ma. To jest stosunek do zbrodni katyńskiej. Dziękuję. Dobry wieczór, skoro już zostałem wcześniej do głosu wywołany, Cezary Gmyz, korespondent Telewizji Polskiej w likwidacji, jak to się nazywa. A ja właściwie pytań nie mam. Chciałem się podzielić jedną refleksją. Chciałem przede wszystkim podziękować wam za to, że mogłem wziąć udział w tej chwili w 18 odcinku Resetu, który się odbywa tutaj na żywo. I powiedzieć też trochę, nawiązać do tego, co mówił Andrzej Melak o tych niewidzialnych siłach. Się podzielę czymś, o czym jeszcze z nikim nie mówiłem, czy też nie mówiłem publicznie. Moją rozmową z Andrzejem Przewoźnikiem z 2010 roku, wówczas to, ile dobrze pamiętam, w siedzibie MSZ-u zostało zorganizowane takie spotkanie przygotowawcze dla dziennikarzy, to śniadanie prasowe, no i w trakcie tego śniadania rozmawiałem z Andrzejem, na marginesie tego śniadania rozmawiałem z Andrzejem Przewoźnikiem. On powiedział jedną rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała, mianowicie stwierdził, że on pracuje w tej chwili nad książką poświęconą Katyniowi, no i zaczynają mu się pewne rzeczy bardzo dziwnie klarować, a mianowicie on sformułował taką tezę, że być może o zbrodni katyńskiej Niemcy wiedzieli wcześniej, przed wkroczeniem, przed rozpoczęciem inwazji na Związek Sowiecki. Powiedział, że są przesłanki, które pozwalają uważać, że być może Niemcy wręcz w Katyniu w trakcie tej zbrodni byli. I mnie to bardzo zaintrygowało, no bo przyznacie, że brzmi to dość sensacyjne, nie? Wiemy, jak skończył Andrzej Przewoźnik kilka dni później, czy też kilka tygodni, bo to było chyba dwa tygodnie przed 7, a potem 10 kwietnia, zginął w Smoleńsku. Zresztą potem po kolejnych latach trafiło w moje ręce zdjęcie Andrzeja Przewoźnika, ostatnie chyba zdjęcie Andrzeja Przewoźnika z 7 kwietnia, gdzie on stoi, taki bardzo zasmucony, stoi obok Tomasza Turowskiego. I tak się zastanawiam nad tym, co mówił Andrzej Melak, czy nie są jeszcze inne czynniki, mam tu na myśli czynnik niemiecki, w tej sprawie jakoś aktywny. W waszym filmie, w Resecie, ten motyw niemiecki, on się przewija, chociaż nie jest głównym motywem, ale jest, pokuszę się o stwierdzenie, że jest tam sformułowana teza, że polska polityka wobec Rosji, polityka Resetu, nie była formułowana w sposób suwerenny, tylko była pochodną polityki niemieckiej. Ja muszę przyznać, że po tych 8 latach spędzonych w Niemczech coraz częściej dochodzę do wniosku, że ta współpraca rosyjsko-niemiecka, ona jest realizowana nawet mimo inwazji Rosji na Ukrainę. Ja pamiętam troszeczkę też na marginesie, uwaga, ale nie wiem, czy państwo obejrzeli taki bardzo popularny również w Polsce niemiecki serial, który się nazywał Babylon Berlin.
To jest film, którego pierwszy sezon dzieje się w roku 1929 i tam główną osią fabularną jest kwestia, że pociąg ze złotem ma przejeżdżać, uwaga, w 1929 roku przez przejście graniczne w Taurogach, a które to przejście w Taurogach jest przejściem między Rosją Sowiecką a Rzeszą Niemiecką, jeszcze nie trzecią Rzeszą, 29 rok. Przypominam, że oni nie mieli wspólnej granicy wówczas. I potem drugie, taka rzecz, która mną wstrząsnęła, kiedy jeszcze kanclerz Angela Merkel rządziła, poleciała do Japonii. Po wylądowaniu w Japonii ona mówi taką rzecz. Wszyscy uważają, że ta Japonia jest tak daleko od Rosji, od Niemiec, ale w gruncie rzeczy oddziela nas tylko Rosja. Dziękujemy, Czarku. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Nazywam się Łukasz Kudlicki, jestem też współpracownikiem Komitetu Katyńskiego od chyba ćwierć wieku i też autorem nieco bardziej takich dogłębnych publikacji w tej sprawie. Między innymi również jak gdyby opisywałem historię właśnie tego śledztwa, które prowadzi IPN. I chciałem tutaj uzupełnić to, co powiedział Andrzej. Na czym to wszystko polegało? Proszę Państwa, IPN by nie prowadził żadnego śledztwa, bo to polegało na tym, że Komitet Katyński po prostu do prokuratury, czyli pionu śledczego IPN, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w postaci zbrodni ludobójstwa, tak jak obywatel Kowalski składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa współcześnie gdzieś tam, prawda? I prokuratura musiała formalnie się do tego odnieść. O to chodziło. Nie można było tej sprawy już wówczas zamieść pod dywan. To oczywiście było w kontekście tego, że wcześniej tak zwany establishment katyński, to określenie zaraz rozwinę, w Polsce rzeczywiście blokował wszelkie działania polskich organów ścigania, uniemożliwiając prowadzenie autonomicznych polskich czynności prawnych. To polegało na tym mianowicie, że kiedy były takie próby uruchamiania postępowań, to osoby dość eksponowane z Federacji Rodzin Katyńskich, ale także z takiego otoczenia, można powiedzieć, takich opiekunów, którzy przy tych rodzinach spędzali dużo czasu pomieszczonych w różnych państwowych instytucjach, te osoby się odzywały, że nie należy prowokować Rosjan. Rosjanie zapewniają, że już kończą to swoje postępowanie. Ono jest na ostatniej prostej. Za chwilę mamy dostać do ręki decyzję prokuratury wojskowej rosyjskiej i dostaniemy uzasadnienie. A jaki był finał? Śledztwo umorzono, a uzasadnienie utajniono. I tu był ten problem, że tak naprawdę to był całkowity klincz. Rosjanie jednym słowem zakpili sobie, bo przez kilkanaście lat polska strona wstrzymywała działania i dopiero ten właśnie sprytny ruch Stefana Melaka, czyli zawiadomienie w trybie takim zwykłym prawnokarnym, bym powiedział, do prokuratury jako pionu śledczego IPN-u, spowodowało, że szef tego pionu, czyli profesor Witold Kulesza, musiał uruchomić to śledztwo, no bo nie mogło być tak, żeby prokuratura polska zaprzeczyła zbrodni katyńskiej, że jej nie było. No więc skoro w zawiadomieniu były przytoczone dokumenty, odniesienia do listy katyńskiej, no to prokuratura już nie mogła tego zbagatelizować i dlatego to śledztwo jest. A w szczegółach oczywiście nie wiemy, jak ono się toczy. Wiemy, że ci, którzy składali zawiadomienia, byli jednymi z pierwszych przesłuchanych przez panią prokurator Kuźniar-Plotę. To na pewno wiemy. Chciałem powiedzieć jeszcze o tej słynnej sprawie. Bardzo celnie ją opisał profesor Cęckiewicz, mówiąc, że to była sprawa osób prywatnych, nie państwa polskiego, bo taka jest formuła działania ETPC, czyli tego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Proszę Państwa, twierdzę, że to postępowanie też było elementem, tak powiem, włączonym do gry, czy też operacji katyńskiej, która się toczy od 1940 roku. Ja tylko spuentuję tak, że widzieliśmy przed chwilą te pilne notatki natychmiast dostarczyć do premiera Tuska i czym to grozi, ta cała sprawa. A jaka była puenta, nie wiem, czy wiecie. Już nie powiem o całym przebiegu.
O, profesor trochę powiedział. Otóż puenta była taka, że te wszystkie osoby zostały zaproszone do MSZ-u, wręczono im ordery. Te rodziny. Dokładnie mówiąc, była ostatnia wdowa i córki, głównie córki, przede wszystkim to były kobiety. I one dostały ordery od wiceministra spraw zagranicznych za bohaterski czyn polskich obywateli, że tak dziarsko złożyły i walczyły o dobre imię Polski. A wtedy właśnie koniunkturalnie oni zdecydowali, że państwo przyłączyło się, że tak powiem, udzielając pomocy prawnej tym obywatelom, ale tak, charakter postępowań w tym Trybunale jest tak naprawdę indywidualny. I tak przekładając z prawniczego na nasze, powiem, że Trybunał zajmuje się wyłącznie tym i rozważał to, czy współczesna Rosja działa zgodnie z prawem, blokując tymże rodzinom dostęp do dokumentacji dziś. Czyli to nie dotyczyło kwalifikacji prawnej mordu katyńskiego, tylko tych procedur, o których profesor mówił, toczonych w Moskwie przez prawników wynajętych, prawda, apeli o dostęp czy pism składanych o dostęp do dokumentacji. Rosja odmawiała, Rosja właśnie wówczas już też mówiła, że prowadzi śledztwo, zaraz wszystko będzie jasne, zaraz się wszystkiego dowiecie, poczekajcie, nie gorączkujcie się. A potem, jak powiedzieliśmy, umorzyli i utajnili uzasadnienie, prawda? To tyle, żeby też uzmysłowić, aha, no operacja katyńska trwa, musi trwać, bo to jest fundament dla polityki rosyjskiej, to chyba sobie zdajemy sprawę, to jest kluczowy, żywotny interes rosyjski. Rosja jest państwem, które dziedziczy wprost, wielokrotnie przedstawiciele państwa rosyjskiego mówili, że dziedziczą po Związku Sowieckim. Putin to wielokrotnie artykułował, on się odwołuje wręcz do tego, że on musi odbudować tę potęgę sowiecką, prawda, i on jest jak gdyby, on się wzoruje na wielkich przywódcach sowieckich ze Stalinem na czele, którzy budowali potęgę i uznanie Związku Sowieckiego na świecie i jego globalną rolę jako mocarstwa, prawda, i on też chce do tego wrócić. I dlatego dla Rosji to jest takie ważne, dlatego wiele działań w Polsce również jest podejmowanych, również na ludziach, którzy się zajmowali sprawą katyńską, aby ją, mówiąc krótko, paraliżować. Aby ją paraliżować, ponieważ, no właśnie, chociażby dlatego, że sprawa katyńska, gdyby ją doprowadzić do końca, czy też już do postawienia wprost tych roszczeń, wszelkiego typu roszczeń, utrudniłaby te relacje Rosji z Zachodem, które były kluczowe, a Polska była taką ewentualną zawalidrogą, prawda? To, co przytaczano wypowiedź Angeli Merkel. No Polska przeszkadzała. Przecież to był okres, kiedy Nord Stream powstawał, prawda? I wiele innych projektów gospodarczych, które miały skutkować uzyskaniu przez Niemcy przewagi geopolitycznej w Europie, hegemonii w Europie, dzięki trwałym relacjom gospodarczym z Rosją, pozyskiwaniem najtańszych możliwych surowców energetycznych i tak dalej, i tak dalej. Także dla Rosji sprawa katyńska była to kwestia potencjalnego zablokowania realizacji kluczowych, strategicznych interesów, powrotu do roli mocarstwa globalnego, które jest nadal mrzonką rosyjską. Dziękuję. Kłaniam się serdecznie. Mariusz Kozłowski, jestem emerytem. Chciałem zapytać w dwóch aspektach, szanowne grono. Po pierwsze, chciałem zapytać o to, czy, a jeśli tak, to które ze służb tajnych PRL-owskich i potem trzeciej RP miały swój jakiś pozytywny udział w tym, żeby zakłamywanie Katynia się nie odbywało? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, to oczywiście się wpisuje to w to, co powiedział szanowny pan Andrzej Melak, to pierwsze. Natomiast drugie jest takie, czy hipoteza, że Rosji przy całym szacunku do Smoleńska i katastrofy smoleńskiej, tragedii, czy Rosji zależało na Smoleńsku po to, żeby przysypać Katyń? Dziękuję. No to pytanie do pierwszej kolejności do gości. Kto chciałby powiedzieć? No wypadło na ciebie teraz, tak. To my teraz patrzymy na ciebie. Ja na pierwsze pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Tak się zastanawiam, czy są jakieś powszechnie znane
czy publicznie znane, czy stanowiące element wiedzy publicznej, elementy aktywności polskich służb, które można byłoby w ten sposób zinterpretować. Nic mi nie przychodzi do głowy, być może Państwu coś przyjdzie do głowy. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, ja nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu po lekturze dokumentów, zwłaszcza tych dokumentów, które powstawały pomiędzy wizytą Władimira Putina w Polsce a 10 kwietnia 2010 roku, a tak naprawdę również później, również dokumentów, które powstawały choćby z zupełnie szokujących rozmów, jakie odbywały się w Krakowie w trakcie pogrzebu pary prezydenckiej. Również późniejszych wypowiedzi, no Cezary Gmyz jest tutaj, te wypowiedzi znamy. Dziś dzięki pracy Cezarego Gmyza cała Polska dowiedziała się, kim był Tomasz Turowski, czy kim jest Tomasz Turowski, jak interpretować jego wypowiedzi właśnie już po 10 kwietnia 2010 roku. O tym, że w gruncie rzeczy to wszystko po 10 kwietnia 2010 roku, nawet nie, że ma trwać, tylko ma ulec przyspieszeniu, że to, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, ma stać się paliwem do tego, aby docisnąć gaz do dechy, jeszcze bardziej iść w tą stronę. To są rzeczy zupełnie szokujące i rzeczy, które również wymagają jakby od nas wszystkich, od polskiej wspólnoty politycznej, niezależnie od różnic poglądów, przepracowania i wyciągnięcia wniosków. Bo to się wydarzyło i byliśmy przekonywani, w pewnym sensie myślę nawet, że jesteśmy w jakimś sensie przekonywani do dzisiaj, że to jest sprawa, której nie warto drążyć, że to jest sprawa, którą należy zostawić, że to jest sprawa, która nas dzieli. No a to jest sprawa, która po prostu krzyczy wielkimi znakami zapytania. I ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jaka była intencja, ale myślę, że wszyscy widzimy, zwłaszcza dziś, po tym, kiedy poznaliśmy dużą część dokumentów, że to, co wydarzyło się w Smoleńsku, zostało użyte przez tych samych graczy, przez te same podmioty do dalszej realizacji planu, który był szczegółowo opisany w dokumentach takich programowych, konstytutywnych dla procesu resetu na długo przed 10 kwietnia 2010 roku. To jest dla mnie oczywiste. Natomiast co do intencji, nie wiem. Sławku? No oczywiście o służbach PRL-owskich to co my możemy powiedzieć? No, stały na gruncie kłamstwa Katyńskiego, więc na tym fundamencie, prawda? I nie było mowy o tym, żeby one, że tak powiem, ustalały na jakimkolwiek etapie prawdę w sprawie Katynia. No przypomnę, że Ludowe Wojsko Polskie w końcu lat 80. jeszcze taki po prostu instruktaż agitatora wydało, kto zabił polskich oficerów w Katyniu. Później oni pracowali po 90 roku już w departamencie tam wychowawczym Wojska Polskiego i już mieli marszałka Piłsudskiego, Andersa na plakatach i kalendarzach. Natomiast jeśli chodzi o służby po 90 roku, to przy okazji studiów właśnie nad dokumentami dyplomatycznymi związanymi z relacjami polsko-rosyjskimi, no to często żeśmy spotykali materiały pomieszczone w takich wielkich, olbrzymich wiązkach, teczkach MSZ-owskich, które dotyczyły również Białorusi i relacji polsko-białoruskich. I one oczywiście wymagają, ostatnio Witold Jurasz podjął próbę opisania historii relacji polsko-białoruskich, one wymagają głębszej analizy właśnie w oparciu o te materiały, które w większości są jawne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No oczywiście to, że są jawne dziś nie oznacza, że one będą udostępniane. Natomiast co w tych dokumentach się znajduje i co ja wielokrotnie jakby widziałem? No to podjęcie rozmów z Białorusinami na temat listy białoruskiej, czy przynajmniej podjęcie próby dyskusji, czy oni taką listę w ogóle posiadają i czy są w stanie ją za coś polskiej stronie przekazać.
I mogę tylko powiedzieć tak, no szereg z tych osób, które w tych dyskusjach brało udział, wydaje mi się, że jakoś z służbami były one powiązane. Zresztą no, nie ma dyplomacji bez służb specjalnych, więc w tym sensie oczywiście taką próbę można było łatwo, analizując te materiały czy czytając te materiały, dostrzec. Ale no właśnie, to jest jakby podstawowa różnica między służbami państwa postkomunistycznego budowanymi z jednej strony na kontynuacji z PRL-em, a z drugiej strony przez cały system szkolenia. Mogę o tym opowiadać po prostu po części, bo w tym systemie szkolenia próbowałem jakoś uczestniczyć i mnie zapraszano do wykładów i tak dalej. Ale właśnie przez cały ten system, który jest dysfunkcyjny po roku 90, z różnych powodów, to jest na inną dyskusję, polski oficer przeciętny, jakby statystyczny, może tak, oficer służb specjalnych, on nie ma tożsamościowego DNA, więc on nie myśli o tym, że nawet nie myśli o tym, co opisał Sewerski z Służby Bezpieczeństwa w pierwszym tomie Nielegalnych, gdzie on opisuje jakąś operację polskich służb, które na Białorusi wynajdują właśnie materiały historyczne dotyczące jakichś zbrodni sowieckich. Polski oficer statystyczny nie ma takiego myślenia. Ma bieżące. Ja nie kwestionuję, że wiele ważnych rzeczy ustala, ale tego historycznego, które ma oficer CIA na przykład, że zawsze pamięta, że trzeba się o swoich upomnieć. To jest w ogóle ta różnica, że Amerykanie swoich zabierają. Tam jak pojedziecie państwo na te cmentarne pole w Normandii, to tam większość tych ludzi jest już w Stanach Zjednoczonych. Ta zasada, że oni muszą wrócić do ojczyzny. To jest też pytanie, które ty żeś kiedyś zadał, Piotrze. Czy nie należało... No właśnie. Właśnie, żeś zadał to pytanie, jak ekshumowałem też przy twoim wsparciu i Ministerstwa Obrony Narodowej, ministra Macierewicza, Matuszewskiego i Reichmana w Stanach Zjednoczonych, czy nie... Wtedy się pojawiła taka myśl, a może należy po prostu naszych ściągnąć. Po prostu tak? Zabrać ich stamtąd. Wiecie państwo, potem pomyślałem o tym, wydawało mi się to trochę absurdalne tam, jak to wtedy Piotr mówił, ale później jak rakieta spadła na polski cmentarz, katyński cmentarz w Charkowie, to pomyślałem o tym, że to było dobre. Tylko, że z drugiej strony no, z Rosją po 91 roku, mówiąc klasykiem taką, jaką ona jest, my byśmy po prostu i tak tych wszystkich jam grobowych byśmy nie otworzyli. No oczywiście bardzo dużo zrobiono. Rada, którą kierował przewoźnik w latach 90., te badania, to są rzeczy zupełnie jakby dla Polski fundamentalne. Mam wrażenie, że dzisiaj by w ogóle ten wysiłek byłby ośmieszony, w ogóle taki projekt, taka propozycja, ale wtedy zostało to zrealizowane, ale trudno mi jakby przyjąć, że to byłoby możliwe, prawda? Ale jakby wracając do tego głównego wątku, no to przy tych różnych okazjach oglądania różnych materiałów jawnych, niejawnych, tak mało służby specjalne o sprawach historycznych w ogóle pisały, prawda? Mówiły, jakby miały to gdzieś na agendzie, w orbicie. Nie były zadaniowane pod tym kątem. No to jest jeszcze inna kwestia. Nikt nie dawał wytycznych, zleceń na najwyższych szczeblach władzy. No to jest oczywiście... Nikt nie miał tego na agendzie. A jeżeli dobrze, mówisz Piotrze, o Białorusinach, tak propo Jurasza, to chyba Radek Sikorski, zdaje się, go zdekonspirował w swojej książce. Więc jak to już kwestia tam obecnego aparatu, to też to świetnie to o tym mówisz, dlatego że panie prezesie, dwie czynności procesowe pani prokurator Kurzniak-Plota wykonywała w sprawach białoruskiej listy katyńskiej. Raz przesłuchiwała właśnie Jurasza, dwa Białorusina, który uciekł z administracji Łukaszenki pod tym kątem, gdzie wyłania się obraz, że rzeczywiście był taki moment historyczny parę lat temu, jeszcze przed 2015 roku, że administracja Łukaszenki chciała zahandlować za pewne profity białoruską listą katyńską i niestety wszystko się obiło, że tak powiem, o brak... Tak. No i cień resetu. I cień resetu. Ale ten wątek gdzieś tam w których aktach śledztwa... Ja tylko zakończę ten wątek, bo
jakby w ogóle to myślenie o Białorusi, że można ją wyrwać z rąk Rosji, Putina zwłaszcza. No tak, ale tu, że się państwo bardzo ważne rzeczy powiedzieli, prawda? Ostatnio pan Łukasz Kudlicki, dlaczego ten Katyn jest taki ważny dla Rosji? No skoro jest tak ważny dla Rosji, bo tak jest, to jest prawda, no to pakiet kontrolny nad listą białoruską ma FSB i Rosjanie. I niczego, nawet jak Białoruś ją posiada, to wszystko to jest jakby dla Polaków takie te opowieści, to po prostu to jest niesamowite, jak polska elita polityczna żyje tymi mrzonkami o tym, że tą Białoruś już wyrywamy tam z rąk Putina. Po prostu pamiętajcie państwo, jakby białoruskie siły zbrojne to jest po prostu okręg wojskowy Federacji Rosyjskiej, tak? Nieprzypadkowo te wszystkie zapady kolejne to są po prostu ćwiczone też tam. I to jest jakaś taka mrzonka, która funkcjonuje. I jakby, jak ja słyszę o tym, że coś tu autonomicznie można było, wiem, że ty tylko to referujesz, Piotr, jakby z nimi załatwić, no to jeśli przyjmie się, a to jest, wydaje się prawdą, że Rosjanie mają jakby pakiet kontrolny nad listą białoruską, to sprawa listy białoruskiej stanęła w tej skardze i w dyskusji przed Trybunałem. No to Rosjanie po prostu tego nie dadzą, tak? Nie. Ale akurat te znaleziska, to bardzo złe słowo, zastrzegam się, jakby te odkrycia jeszcze innych jam grobowych, tam jest kwestia 20 chyba kilku osób, które zostały znalezione też już później, po prostu już po tych badaniach z początku lat 90. przez Rosjan zostały znalezione. To są jeszcze, to jest jakby inna kwestia niż sprawa listy białoruskiej. Ja być może, skoro tu już się zbliżamy, słyszę do podsumowania, to może to jest rzecz, którą warto powiedzieć i warto też przedstawić w perspektywie pewnego zadania, być może zadania nawet na pokolenia, być może to, o czym powiedział przed chwilą profesor Cęckiewicz, ta kwestia, która pojawiała się w publicystyce kilkukrotnie, to być może to jest takie długofalowe, wieloletnie zadanie, o którym należy zacząć mówić, o tym, żeby w perspektywie, no jeśli poznaliśmy książkę Władimira Bukowskiego, Moskiewski proces, jeśli na jakimś etapie otworzyły się na chwilę, nie wiemy dokładnie w jaki sposób, ale jeśli jakaś część wiedzy dotyczącej tego, co działo się na Kremlu dziś jest dostępna, to być może to jest długofalowe zadanie, o którym my musimy myśleć znowu jako wspólnota polityczna, żeby jeśli otworzy się takie okno w przyszłości, to po prostu tą rzecz zrobić, znaczy spowodować, żeby nasi żołnierze wrócili do kraju. Że to jest być może zadanie, które jest przed nami wszystkim. Nie spotkałem żadnego polityka Zjednoczonej Prawicy, który by... Postulował to. Tak? Postulował coś takiego i ze zrozumieniem do tego się odnoszę. Jak zawsze. Pełen optymizmu. Bardzo proszę. Pan prezes Karol Nawrocki. Drodzy państwo, intelektualna kaloryczność tej sceny jest wypełniona po brzegi. Myślę, że byliśmy wszyscy świadkami właśnie bardzo ciekawej dyskusji. Profesor Sławomir Cęckiewicz, jednoosobowa dywizja, która od dekad staje w obronie polskiej pamięci i prawdy historycznej. Bardzo się cieszę, że pan profesor jest moim doradcą. Pan Piotr Wojciechowski, który jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, którego intuicja historyczna także, drodzy państwo, nie zawiodła, choćby w kwestii śmierci księdza Blachnickiego, a jak wiemy, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej po wielu latach, wznawiając także swoje śledztwo, mówimy o tej nadziei, której pragnienie padało z tej sceny. Po wielu latach uznali, że ksiądz Franciszek Blachnicki został jednak zamordowany. To także zasługa pana Piotra Wojciechowskiego i pan redaktor Michał Rachoń, który gdy był redaktorem Telewizji Polskiej, wielokrotnie upominał się o prawdę o polskiej historii. Instytut Pamięci Narodowej ze swoją misją, także za sprawą pana redaktora, był obecny, a który o bezpieczeństwie Polski i przyszłości Polski potrafi dyskutować w takiej perspektywie nawet transoceanicznej, co bardzo cieszy. Stąd chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim uczestnikom tej dyskusji, ale też odnieść się na sam koniec i zadać jedno pytanie. Wiem, że już kończymy, drodzy państwo. Rzeczywiście na pomoc prawną Federacji Rosyjskiej, a nie Białorusi, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej w żaden sposób nie mogą liczyć. Myślę, że w ogóle patrzenie w stronę Federacji Rosyjskiej i Białorusi jako na państwa, które żyją w cywilizacyjnym porządku, który jest
jest bliski Rzeczpospolitej Polskiej, jest odległy od praktyki. Nie mogą liczyć nasi prokuratorzy na jakąkolwiek pomoc. Natomiast Instytutowi Pamięci Narodowej, tu się z panem profesorem zgadzam, nie brakuje determinacji do tego, aby tu do Andrzeja Melaka, do pana prezesa się odnosząc, aby przypominać o prawdzie katyńskiej, o ludobójstwie katyńskim. W zeszłym roku wyszły kolejne tomy archiwum doktora Jana Robla. Po całej Polsce, a także po świecie jeździ wystawa 2040-22 o ludobójstwie katyńskim, więc ta perspektywa, która jest edukacyjna, memoratywna, jest przez Instytut Pamięci Narodowej wypełniana. Natomiast chciałem Państwu dzisiaj zagwarantować, że ta 20. rocznica rozpoczęcia śledztwa katyńskiego doczeka się też osobnej refleksji. Instytut Pamięci Narodowej zorganizuje taką próbę podsumowania tego, co się udało, co się nie udało, a co jeszcze przed nami, więc w żaden sposób oczywiście nie składamy broni i będziemy bronić posterunku historycznej prawdy. Drodzy Państwo, taka refleksja, która nawiązuje do słów profesora Sławomira Cęckiewicza. Gdy obalaliśmy w jednym z województw centralnych w Polsce 20, 25 czy 30 obiekt propagandowy sowiecki, bo nigdy nie nazywamy tego pomnikami, tylko obiektami sowieckiej propagandy. W stosunku do moich pracowników z delegatury, z oddziału, funkcjonariusze, którzy mieliby gwarantować bezpieczeństwo Polski, ale też moje jako prezesa przy obalaniu tego propagandowego pomnika, naciskali na moich pracowników, aby nie robić tego w sposób taki z kamerami, w sposób, który pokazałby, że oto realizujemy prawo polskie z 2016 roku, bo sowieckie obiekty propagandowe na tej ziemi, w wolnej, niepodległej Polsce nie mogą stać. I to jest chyba ten problem, który stoi przed Instytutem Pamięci Narodowej, przed wszystkimi nami tutaj zgromadzonymi. Niepodległość, wolność Polski wymaga od nas też odpowiedzialności i przywiązania i pewnej świadomości, że miliony Polaków ginęły na przestrzeni wieków po to, abyśmy my niepodległość i wolność mogli zagospodarowywać, odnosząc się do polskiego prawodawstwa, do polskiego, do decyzji polskiego Sejmu i polskich władz. Tymczasem w 2023 roku część funkcjonariuszy jest z jednej strony zdziwiona, a z drugiej strony zaniepokojona tym, jak zareaguje Federacja Rosyjska na obalenie sowieckiego pomnika propagandowego. Więc ja chciałem tutaj zgodzić się z panem profesorem, że to jest zadanie, które stoi przed nami, także przed Instytutem Pamięci Narodowej, aby każdy z nas czuł w swoim sercu i w swoim umyśle odpowiedzialność za niepodległą i wolną Polskę na każdym szczeblu aktywności naszej codziennej i zawodowej. I już kończąc, drodzy Państwo, mam pytanie, bo wiele wątków zostało poruszonych. Może krótko, Państwo jeszcze chwilę wytrzymają, ale kilka dni temu profesor Grzegorz Berendt został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To jest człowiek, który w politykę nigdy się nie angażował, ekspert od stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni wieków, no wielki znawca historii Polski XX wieku, człowiek o ogromnym autorytecie międzynarodowym i naukowym. Ja czekałem na kolejny odcinek Resetu, nie doczekałem się, odnoszący się do resetu w polityce pamięci wprost i w odniesieniu także do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, że oto największa inwestycja muzealna w historii Polski, drodzy Państwo, uznaje, że wśród największych ofiar II wojny światowej byli obywatele Związku Sowieckiego i III Rzeszy Niemieckiej. Ta największa inwestycja, która powstaje w latach od 2012 roku do 2017 roku, zapomina o Westerplatte, o miejscu, w którym rozpoczęła się niemiecka agresja, a o walce z niemieckim nazizmem opowiada bardziej przez pryzmat Sophie Scholl. Ona powinna być w tym muzeum, ale Jan Ponury Piwnik stoi gdzieś w dalekim kącie. I jeszcze pewna taka głęboka perfidia wynikająca z tego, że przez przeprowadzone badania statystyczne, którzy bohaterowie są dla Polaków najważniejsi w odniesieniu do II wojny światowej, wychodzi rotmistrz Witold Pilecki, święty ojciec Maksymilian Kolbe
i Irena Sendlerowa. Każdy z tych trzech bohaterów albo go nie ma, jak święty ojciec Maksymilian Kolbe, albo jest ukryty w kącie, jak Irena Sendlerowa, albo poświęca się na 5000 m2 legitymacyjne zdjęcie rotmistrza Witolda Pileckiego. I to moje pytanie, trochę przydługie, za to przepraszam, ale czy ten reset w polityce pamięci odbijał się także w placówce, którą z przyjemnością przez 4 lata kierowałem. Dziękuję jeszcze raz panom za spotkanie, państwu za cierpliwość. Takie dyskusje w Instytucie Pamięci Narodowej będą się odbywać. Niech żyje Polska. Dziękuję. Prezes Instytutu chyba wie, o co pyta. Tak, no to jest... To jest tak, że w Muzeum II Wojny Światowej reset oczywiście również zaistniał. To, co powiedział prezes przed chwilą o tej polityce pamięci, która charakteryzowała tą placówkę, to też można określić mianem takiej uniwersalizacji. My mamy swoją pamięć o ofiarach, ale broń Boże powiedzieć, że ona jest dla nas najważniejsza. Trzeba ją zuniwersalizować, pokazać, że inni jeszcze więcej przeżyli. To jest w ogóle coś niesamowitego. Jak już napisałem, pisałem recenzję jakby o tym, co tam w tym muzeum widziałem i napisałem, że no gdyby to za pieniądze Unii Europejskiej, nie wiem, Belgii, Niemiec, Francji postawić takie muzeum w Brukseli, to bym powiedział nawet no, no w ich stylu, ale ja jestem w stanie jakby to jakoś tam tolerować, powiedzmy w ten sposób. Ale że to zostało wybudowane w takim kształcie, w sensie wystawy przez polski rząd, z polskich podatków, no to, to muszę przyznać, że w cudzysłowie odważne, no bo właśnie tak akcentujące pamięć o innych ofiarach, albo w jakimś sensie one mają równoważyć po prostu to nasze poczucie krzywdy, którą żeśmy podczas II wojny światowej przeżyli. Ale jest jeszcze inny aspekt, niezwykły zupełnie. Wiecie państwo, to muzeum zamówiło w niemieckiej fundacji, nie pamiętam teraz jej nazwy, wystawę na temat agresji Niemiec na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 roku. To jest w ogóle jakaś ulubiona data tych reseciarzy. Nie było czasu, ja tu dla państwa tyle niezwykłych materiałów przygotowałem, pokazałem tylko kilka, ale taki memoriał, niesamowite, taki memoriał do Ławrowa i Sikorskiego na temat tego, że z tym Katyniem trzeba już w końcu postawić kropkę na D i załatwić to w taki sposób, że my tu, zwłaszcza Polacy, to podpisał Rotfeld ze swoim odpowiednikiem rosyjskim, no ale właśnie było ważne, żeby zaakcentować, że Polacy niczego od Rosji nie chcą, że tylko moralnie coś tam, jakieś dokumenty może możecie dać. To wiecie państwo, to też ma datę 22 czerwca. Znaczy w dzień święty dla Sowieta i dla Ruska postsowieckiego, oni właśnie wymyślili taką datę 22 czerwca 2009, żeby skierować to memorandum. No i teraz wracając do tego muzeum. Paweł Machcewicz zamówił właśnie taką wystawę o tej wojnie i ja znam tylko foldery, bo tej wystawy nigdzie nie mogłem znaleźć, chodziłem wokół tego dość długo. W każdym razie, i trochę mam dokumentów sądowych, zaraz powiem, o co chodzi. W każdym razie to była taka wystawa, która za pomocą różnych ważnych postaci pokazywała tragedię narodów Związku Sowieckiego zaatakowanych przez III Rzeszę. I wiecie państwo, na jednym z tych standów, tych prezentacji był kat Polaków Iwan Sierow. Jako po prostu jakiś bohater, który tam właśnie symbolizuje wojnę ojczyźnianą. I przyszedł tam znany pewnie dla części państwa bard taki trójmiejski, Andrzej Kołakowski, doktor psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wystawa była na Uniwersytecie Gdańskim. Wziął flamaster. Właśnie ja chcę państwa przekonać do tego, że tylko szaleńcy dźwigają pamięć tego narodu po prostu i obronę jego godności. I wziął ten pisak i tam napisał Katyń, 39, agresja, 17 września. I
I co się stało? Paweł Machcewicz, jako szef Muzeum II Wojny, złożył zawiadomienie na Andrzeja Kołakowskiego i jeszcze wysłał list do rektora Uniwersytetu Gdańskiego, no bo to nieetyczne zachowanie pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, który po prostu zniszczył tak wspaniałą wystawę eksponowaną na Uniwersytecie Gdańskim. I wiecie państwo, to jest rzecz niebywała. W Gdańsku to naprawdę jest wielka sprawa. Ten rektor powołał komisję dla zbadania zachowania tego swojego pracownika i ta komisja uznała, że on jedyny, Andrzej Kołakowski, stanął w obronie prawdy historycznej. Dobry manewr są komisje. Ale to po prostu jakby po drugiej stronie było Muzeum II Wojny Światowej, państwowa instytucja. To jest coś po prostu tak niesamowitego. Mam pełną dokumentację tej sprawy. Rzeczywiście, no powiedz, że mówiłem o tym, że to musi wejść do filmu, ale się po prostu nie zmieściło. Wiele spraw. No. To ja może tak już na koniec, bo przyszła mi do głowy jedna optymistyczna myśl na koniec, ale po pierwsze chciałem państwu powiedzieć, państwo tego nie wiedzą, ja to wiem od momentu pracy nad filmem. Do każdego takiego wystąpienia profesor Sławomir Cęckiewicz naprawdę się uczy i to nie są żarty. On po prostu siedzi, zamyka się, nie można się do niego dodzwonić, odwołuje spotkania, siedzi i się uczy. I dlatego te spotkania są tak ciekawe i dlatego również serial Reset był tak ciekawy, bo każda z rozmów, zresztą my je mamy nagrane w serialu i w filmach, pokazywaliśmy niewielką część tego, co profesor Cęckiewicz nam opowiedział do kamery. To wszystko jest zadołowane, pułkownik Rympałek nie znajdzie. Spokojnie. Ale chciałem powiedzieć jedną optymistyczną rzecz na koniec, nawiązując do tego, co powiedział pan prezes. Ja przypominam sobie właśnie w Trójmieście, z którego tak się składa, wszyscy trzej pochodzimy, już w czasach wolnej Polski, po upadku ZSRR, w małej wsi, w której spędzałem regularnie wakacje jako dziecko, jako młody człowiek, zresztą w miejscu, gdzie Łupaszka spędzał ostatnie lata swojego życia, bo to jedna z tych wsi na Kociewiu, stał tam, pewnie jeszcze stoi, nie wiem, ale stał tam taki głaz upamiętniający właśnie Sowietów walczących z polskimi bohaterami, z żołnierzami wyklętymi. I ja pamiętam, że razem z moimi rówieśnikami, wówczas studentami, tak nam chodziło po głowie, żeby po prostu to stamtąd zniknęło, żeby to tam jakimiś młotami, czy tam kamieniami, czy czymś, chodziło nam po głowie nawet, żeby to wysadzić w powietrze. I ktoś mądry nam wtedy powiedział, weźcie się w głowę, puknijcie, jak nie chcecie zakończyć w więzieniu. I tak sobie myślę, że co prawda minęło pewnie z 20 lat, ale sam fakt, że to jest ten optymistyczny element, że z krajobrazu Rzeczpospolitej znikają te obiekty propagandowe, totemy takie, w których Federacja Rosyjska stawiała je po to, żeby pokazywać, to jest nasze, my to uważamy za swoje terytorium, i to, że znikają te właśnie obiekty, że można je niszczyć, że niszczy je instytucja państwa polskiego i że czasem można w tym osobiście wziąć udział z młotem w ręku, to jest ten optymistyczny element i myślę, że w tym sensie to jest też symboliczne, to znaczy nie tylko z przestrzeni tej publicznej one powinny znikać również z wszystkich przestrzeni politycznych, intelektualnych, uniwersyteckich, dziennikarskich, politycznych, naukowych. I to też, myślę, jest pewnego rodzaju zadanie, które ciągle jeszcze mimo wszystko przede mną. Michale, rozumiem, że trzeci sezon Resetu idzie pełną parą i ten element postulowany przez pana prezesa, bardzo ciekawy, fascynujący, się wreszcie znajdzie. Element, o którym powiedział Cezary Gmyz w tym serialu międzynarodowym, musi się znaleźć, bo przeprowadziliśmy kilka rozmów, które również się nie znalazły ostatecznie i nie wszystko z tych rozmów się znalazło w tym, co opublikowaliśmy. No a dziś między innymi ze względu na to, że już nie wszyscy nasi rozmówcy żyją. Myślę, że one też są w jakimś sensie istotne i to, o czym powiedział Cezary tutaj o tych kontekstach niemieckich w jakimś sensie musi też zostać chwycone, jak, że tak powiem, byk za rogi. Ale to przed nami. Proszę, bardzo dziękuję państwu za obecność. Bardzo dziękuję naszym gościom. Wielkie brawa. Brawa dla pana prezesa. Pełne wsparcie.
I zapraszam Państwa za miesiąc w tym samym miejscu, w tej samej konwencji. Oczywiście powiadomimy o terminie, temacie, listy gości. Jeszcze raz bardzo dziękuję za cierpliwość i do zobaczenia. Brawa jeszcze raz dla gości.